Radio Plus. Sedno sprawy. Naszym gościem jest Krzysztof Paszyk, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry panie poszcze, panie przewodniczący, witam. Dzień dobry panie redaktorze. Panie przewodniczący, jak pan ocenia Szymona Hołownię w roli marszałka Sejmu? No wczoraj taki sprawdzian w boju, pierwszy gorąco na sali sejmowej w skali od 1 do 10. Wczoraj potwierdziło się to, co powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, rekomendując przedwczoraj Szymona Hołownię na funkcję marszałka Sejmu. Te zdolności, które uosabia sobie jako taki erudyta, doświadczony też publicysta, dziennikarz, no bardzo się wczoraj, widać, bardzo szybko przydały. Jednak stanowczość, umiejętność komunikowania, ale jednak też nie można odmówić, że z pełnym szacunkiem, poszanowaniem wszystkich stron taki potencjalny konflikt no, został przez marszałka, przez nowego marszałka Sejmu opanowany. No, politycy PiS mają pretensję o jedno, że członkowie rządu mogą przemawiać, regulamin Sejmu daje im takie prawo w zasadzie w każdej chwili, regulamin o żadnych limitach czasowych, ograniczeniach nie mówi, a marszałek limitował te wystąpienia. I w żadnym momencie wczoraj podczas debaty sejmowej regulamin nie został złamany. Mieli prawo ile chcą, jak chcą. Nie ile chcą. Zabierać, mówię, jeśli chodzi o ilość wystąpień członkowie rządu, z tego regulaminu marszałek skorzystał. Jednocześnie nie można też ubezwłasnowalniać marszałka Sejmu, aby też pewną jakąś, jakiś porządek też ze względu chociażby na płynność i konieczność skończenia tych obrad wczoraj. No, bez przesady, już tak sobie napracowaliście, panie pośle, no na 3 godziny się, czy nie wiem ile, 3, tak? Gdzieś mniej więcej zebraliście. Tak, ale no to już chyba można było jeszcze popracować godzinę, nic się nie stało. Te 3 godziny były za sprawą właśnie opanowania sytuacji przez marszałka Sejmu, gdyby no to inaczej pozwolić... 4 na przykład, no i co? Gdyby, panie redaktorze, teraz trochę wodzę fantazji uruchamiając, pozwolić każdemu ministrowi, wiceministrowi z PiS-u zabierać głos, mimo że jeszcze do teraz byśmy obradowali, To też nie jest racjonalne, tak? Więc no, marszałek musi ważyć to, co w regulaminie określa oczywiście prawo zabrania raz, drugi, trzeci głosu przez każdego członka rządu, ale jednocześnie też no, daje marszałkowi możliwość jakiegoś racjonalizowania tej debaty. No tak, no przecież ta debata wczoraj była o członkach KRS-u, wystąpieniach ministrów, no niewiele było o walorach kandydatów, wszystkich 8 kandydatów, a te wystąpienia raczej do recenzowania postaci Borysa Budki się odwoływały, Donalda Tuska, no czy też na co zareagowałem bardzo nieładnie i nieelegancko recenzowania osoby pana posła Krzysztofa Śmiczka przez ministra Czanka. To o KRS-ie jeszcze porozmawiamy, a pozostając przy marszałku Sejmu i tym, jak będzie wyglądała praca nie tylko marszałka, ale i całej Izby, bo Szymon Hołownia deklarował w tym swoim pierwszym przemówieniu, że nie będzie sejmowej zamrażarki. Mówił, że zostanie wywieziona z jego gabinetu z hukiem, jeżeli dobrze pamiętam. No rozumiem, że wszystkie projekty, mamy się trzymać tej zasady, wszystkie złożone projekty będą od razu procedowane, no od razu po prostu stosownie do możliwości czasowych, ale będzie jakaś kolejka? Bez zbędnej zwłoki, bez przetrzymywania miesiącami, latami, to była patologia ostatnich lat w Sejmie. Ja dam przykład ustawy o ochronie polskiego rolnictwa, kiedy już do nas dotarły sygnały o tym, że jest zalew, niekontrolowany zalew poza kontrolą ukraińskiego zboża. Zgłosiliśmy projekt ustawy. On przez ponad 1,5 roku, panie redaktorze, mimo wagi sprawy, tak, tego, co się działo, on się nie doczekał pierwszego czytania nawet. Więc to była patologia. Bardzo uważam dobrze. Trzymam kciuki tu za konsekwencje pana marszałka, aby bez względu na to, czy to będą projekty wygodne władzy, czy niewygodne też, bo takie się żeby szybko były procedowane, zdarzają, tak? Żeby one były no to po na prostu poddane bez względu na rozstrzygnięcia. Jasne. Procedowaniu. To Konfederacja składa 2 projekty. Jedna obietnica wasza, czyli PSL-u i trzeciej drogi. Jedna platformy sztandarowa, czyli kwota wolna podniesiona do poziomu 60 tysięcy złotych. To zacznijmy od dobrowolnego ZUS-u, bo to jest postulat trzeciej drogi. Poprzecie to rozwiązanie Konfederacji? Będziemy na pewno o tym rozmawiać, będziemy nad tym procedować. To jest... A nie obiecaliście tego swoim wyborcom? Oczywiście obiecaliśmy, mało tego, panie redaktorze. Dlaczego będziecie o tym rozmawiać? Jak tylko
no, procedując na tym, czy... No, ale pytam, czy co do zasady jesteście za tym projektem? Na tym pracę Sejmu nad każdym projektem procedowanym polegają, że toczą się 3 czytania, w których rozmawiamy o tych zasadach. My od wielu miesięcy, jak nie lat, ten dobrowolny ZUS mamy. Mało tego, kwestia z... Składaliście projekty nawet. Składaliśmy projekty. Jesteśmy konsekwentni, panie redaktorze, bo za naszą sprawą i tu też nie może o tym Konfederacja zapominać, za sprawą Polskiego Stronnictwa Ludowego i Trzeciej Drogi, te wakacje tak zwane od ZUS-u, czy dobrowolny ZUS w jakimś odcinku czasowym znalazły się w umowie koalicyjnej, więc to będzie też tylko powołamy rząd. Uważam, że właściwy resort od zaraz będzie też nad tym pracował. Tu czyli proszę nas trzymać. Ale to poprzecie, jak rozumiem, ten projekt Konfederacji. Będziemy, tak, jak najbardziej, absolutnie nie będziemy przeciwko temu projektowi. Będziemy równolegle, mam nadzieję, że zdążymy z naszym rozwiązaniem, bo jesteśmy to winni przedsiębiorcom. Tu to absolutnie... Nie zrezygnujemy, to jest jeden z najważniejszych postulatów kampanii, tego nie można odkładać. Czyli Trzecia Droga poprze projekt Konfederacji, albo będzie go procedowała równolegle ze swoim. Złożycie taki swój projekt, tak? Jedno zapewniam, każdy przedsiębiorca w Polsce może liczyć, że wraz z tą kadencją Sejmu, wraz z rozpoczęciem prac nowego rządu, będzie zwolnienie od ZUS-u wdrażane. Panie pośle, kwota wolna 60 tysięcy, Trzecia Droga poprze takie podniesienie kwoty wolnej? No jest to też element, który w tym konsensusie koalicyjnym się znalazł. Jak najbardziej uważamy, że to są mądre rozwiązania, które dadzą ulgę wielu rodzinom dzisiaj, zwłaszcza w obliczu tej inflacji, która ciągle powoduje rok do roku przyrost cen i to niemały, zwłaszcza w tych najbardziej takich życiowych sprawach, jak podstawowe produkty spożywcze, jak usługi, więc no, to jest rozwiązanie potrzebne. Panie pośle, mamy KRS czy neo-KRS, bo niedawno jeszcze mówiliście neo-KRS, politycy no, niedawnej opozycji, bo teraz jesteście już w Sejmie z pewnością większością rządową, jeszcze nie, bo rządu nie macie, ale większością sejmową. Teraz to już jest KRS, bo są przecież politycy no właśnie nowej większości. Nie jestem autorem i bardzo rzadko używałem sformułowania neo-KRS. Ale pewnie też pan używa. Mamy bardzo ważny organ konstytucyjny, który został zreformowany z naruszeniem prawa. Jest wadliwie funkcjonującym organem konstytucyjnym. Wczoraj w debacie zwróciłem uwagę na dwie negatywne i takie bolesne również dla wielu Polaków konsekwencje tego, w jaki sposób działa KRS w tym kształcie obecnym. Po pierwsze, to są już miliardowe koszty, które państwo polskie wypłaca przed tym wszystkim, którzy się do sądów międzynarodowych odwołają za rozstrzygnięcia właśnie przez sędziów powołanych przez ten KRS. I to jest fakt konkretny, tak? Nie Kaczyński, nie Ziobro, nie inni płacą, tylko płacą tak naprawdę obywatele, bo to z budżetu państwa te kary są wypłacane. I druga konsekwencja, mówiłem wczoraj o tym z trybuny, przy okazji debaty nad kandydatami do KRS-u, kilkadziesiąt tysięcy, panie redaktorze, w tej chwili sędziów jest powołanych przez wadliwy organ, jakim jest KRS. Oj, kilkadziesiąt to nie. Tak, proszę. Kilkadziesiąt tysięcy sędziów? Tak. Przecież mamy w Polsce około 12 tysięcy sędziów. Jakim cudem kilkadziesiąt tysięcy To kilkunastu, sędziów? Dobrze, przepraszam. Raczej kilka tysięcy sędziów, około 3 tysięcy sędziów. Zaraz wytłumaczę, skąd ta pomyłka. Kilkanaście tysięcy sędziów powołanych wadliwie w związku z tym, że powołał... Ilu że mamy powołał, tych sędziów, ale stawiam, że 12 tysięcy. Że ale... powołał je wadliwy organ. I teraz, panie redaktorze, skąd ta pomyłka? Te kilka tysięcy sędziów to jest kilkadziesiąt tysięcy wyroków dzisiaj. W bardzo różnych sprawach. Czasami bardzo życiowych i trudnych, tak? O bardzo, bardzo doniosłych, złożonych konsekwencjach... No nawet 10 tysięcy sędziów. Złożonych konsekwencjach prawnych. I w obrocie prawnym mamy dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy wyroków. Przepraszam jeszcze raz za tą pomyłkę, ale tu ta zbieżność tych cyfr, które mogą być w każdym momencie podważone, skazują wiele tysięcy Polaków, tak jak powiedziałem, w trudnych, czasami takich rodzinnych sprawach rozwodowych, majątkowych, na podważanie to, tego. To, co robicie, to nie będzie właśnie pogłębienie tego chaosu potencjalnego, kwestionowanie ich pozycji, co do zasady? Puenta długiego wywodu, ale bardzo ważnego. Dobrze, dzisiaj, jasne, którego nie możemy gubić z pola, jak rozmawiamy o KRS-ie, to bardzo często, oczywiście, od razu, wie pan, takie zwarcie personalne robi się, jedna władza kontra drugiej władzy, ale tam w tle są Polacy i bardzo ważne życiowe sprawy. Więc trzeba dzisiaj z bardzo dużą ostrożnością, mając na względzie pewność tego obrotu prawnego,
kluczowa sprawa, rozpocząć proces legalizowania spraw, które przez sędziów były rozpatrywane. Ale panie Boże, ale pan z całą odpowiedzialnością mówi, że to są nielegalni sędziowie, nielegalne wyroki? Nie, ja nie mówię, że to są nielegalni sędziowie, nielegalne. Jeżeli coś trzeba legalizować, to chyba jest nielegalne. Mówię, określając bardzo swobodnie tego, szeroko tego sformułowania, trzeba coś z tym zrobić, ponieważ mamy do czynienia z wielkim problemem dzisiaj. Więc ale to panie proszę, ale to potrzeba naprawić. Czy zdaniem pana posła PSL-u Trzeciej Drogi, Nowej Koalicji, ci sędziowie, którzy są sędziami dzięki Krajowej Radzie Sądownictwa w takim kształcie, w jakim zaprojektowało ją Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Andrzej Duda, czy oni są dzisiaj sędziami? Uspokajam wszystkich sędziów powołanych w ostatnich latach. Nikt, na pewno ja, nikt dzisiaj z tych, którzy będą próbowali sytuację naprawić, absolutnie nie kwestionuje kompetencji tych sędziów. Kwestionujemy pytanie, tryb. Tak czy nie są sędziami, czy nie? Są sędziami. Kwestionuje tryb i sposób powołania przez nielegalny, nie w pełni prawny podmiot konstytucyjny, jaki jest Krajowa Rada Sądownictwa. Trzeba ją naprawić, trzeba przywrócić KRS do formy, która nie będzie kwestionowana, a więc i powołani przez nią sędziowie nie będą kwestionowani, nie będą kwestionowane wyroki, które zostaną wydane przez każdego sędziego w Polsce. I to jest zadanie, z którego nikt nas nie zwolni, bo jesteśmy odpowiedzialni. Ja liczę przede wszystkim się z dobrem i pewnością obrotu prawnego w Polsce, który dzisiaj nie chcą o tym słyszeć panie, panowie z PiS-u, które przyłożyli się bardzo wydatnie do tej sytuacji, że ten problem sam nie zniknie. Tak? My sobie możemy zaklinać, że przecież wszystko jest okej, tylko już kolejne sprawy państwo polskie przegrywa. Trzeba może powiedzieć wszystkim sądami. Tym sędziom, którzy zostali sędziami, z racji często zwyczajnie tego, w jakim czasie studiowali, robili aplikacje. Oczywiście, i tak dalej. Dlatego powiedziałem. Oglądy mogą mieć pewnie przeróżne, trudno ich nazwać, nie wiem, pisowcami sędziów, którzy zostali sędziami w tym czasie, bo myślę, że to byłoby absurdalne. Pan może powiedzieć im wszystkim, że oni są i będą sędziami po tej weryfikacji, którą wy przeprowadzicie, czy nie wszyscy zostaną sędziami? Uspokajam i zapewniam każdego sędziego, który przez wadliwie powołaną Krajową Radę Sądownictwa został powołany, włos z głowy żadnemu z państwa nie spadnie. Każdy będzie sędzią, tak? Każdy będzie sędzią. My musimy tylko uzdrowić to, co jest przyczyną, istotą problemu, a więc formę legalną Krajowej Rady Sądownictwa. A mówił to Krzysztof Paszyk, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Rozmowę będziemy kontynuowali w internecie. Tam dogrywka Sedna Sprawy. Radio Plus. Sedno sprawy. Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL, cały czas jest z nami. Panie przewodniczący, zna pan już skład nowego rządu? Ostatnie ustalenia przed nami. Myślę, że ten tydzień zamknie wszystkie decyzje personalne w pełni. Będziemy czekać na ten moment, kiedy faktem stanie się procedura powoływania, wyłaniania rządu przez większość sejmową. Widzieliśmy wczoraj, przedwczoraj podczas głosowań na sali sejmowej, z jakich ugrupowań składa się i jak liczna jest ta większość. No widać, że 248 mandatów. Tak, że w tej większości nie uczestniczy w żaden sposób Prawo i Sprawiedliwość, więc to też jest obraz jakby tego, co się będzie. Okej, a ile resortów będzie miał PSL? 3 resorty w nowym rządzie? W swoim czasie to ogłosimy, natomiast myślę, że to będzie więcej niż 3. Więcej niż 3? Sam PSL, nie Trzecia Droga. Tak, PSL, samo Polskie Stronnictwo Ludowe. Może to tam zostanie coś dla Platformy, jeżeli PSL 4... Weźmie odpowiedzialność. Ale panie proszę, to jeżeli więcej niż 3, to rozumiem, że 4 czy 5. No najbliżej jesteśmy liczby czterech bardzo ważnych resortów, ale też taki będzie obraz tego rządu, panie redaktorze, to można powiedzieć. Tu nie będzie ugrupowań, które dominują w znaczący sposób, jeśli chodzi o obszary, za które biorą odpowiedzialność. Będzie to, i to nie ukrywam, jest wielki plus też tego porozumienia. Będzie bardzo partnerski układ, jeśli chodzi o podział resortów. To Ministerstwo Obrony Narodowej, Rolnictwo, Infrastruktura,
Co jeszcze? No, bardzo nam bliska również gospodarka. Okay. Bardzo nam bliska gospodarka od wielu, wielu lat. To przedsiębiorcy. A to będzie rozwój, czy jakoś inaczej się będzie to nazywało? Gospodarka? Na razie zostawmy to, panie redaktorze, przyjdzie do ostatecznie czas i zakomunikują to liderzy, prezes Władysław Kosiniak-Kamysz na pewno bardzo precyzyjnie. To obszar odpowiedzialności zakreśli. Oczywiście, czyli przyszły szef MON najprawdopodobniej. Panie przewodniczący, myślę, że to pan powinien być, no, obok też prezesa Kosiniaka-Kamysza, ale pan też powinien odbierać teraz telefony z prośbą o spotkanie z politykami Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli premier Morawiecki chce szukać większości, no to chyba z szefem klubu powinien rozmawiać. Ktokolwiek się kontaktował z panem? No, jeśli w jakiś sposób poddać by testowi wiarygodności to, co opowiada pan premier Morawiecki, inni politycy PiS-u, to faktycznie nawet i w tym momencie nie powinny się telefony urywać do polityków PSL-u, a ja przyznam się szczerze, jakoś ani jednego telefonu nie odebrałem nie od czasu wyborów. No, po 8 latach to raczej te kontakty spotykania są. Się nie ma problemu. Raczej te telefony Jasne. Powinny być znane. No niestety, przykro mi. Ale to żadnej oficjalnej próby nie było, panie pośle, no bo mamy środę dzisiaj, tak? Na poważnie rzecz biorąc, panie redaktorze, absolutnie to są tylko spekulacje, nawet bym powiedział mocniej, insynuacje polityków PiS-u o jakichś potencjalnych relacjach z politykami. Panie pośle, ale gdyby pan telefon otrzymał od nie wiem, przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości, czyli Mariusza Błaszczaka, spotkajmy się, porozmawiajmy o tym, to rozumiem, że pan by się spotkał porozmawiać, tak? Czy w ogóle nie, w tej sprawie nie? Gdybym otrzymał jakąkolwiek propozycję spotkania i rozmowy o budowaniu dzisiaj jakiejś większości z PiS-em, grzecznie bym zwrócił uwagę, że nie łączy nas nic. Mieliśmy do czynienia przez 8 lat z bardzo takim niszczycielskim nastawieniem PiS-u do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kiedyś można by jeszcze rozbili, był taki oczywiście moment. Wyciągali nam parlamentarzystów, korupcja polityczna w najlepsze była stosowana ze strony PiS-u, ale to jeszcze, wie pan, można by machnąć ręką, dobrze, nowa sytuacja, tylko ja zwracam uwagę na jedną rzecz. Z PiS-em właściwie nie łączy nas nic. Zupełnie inne spojrzenie na państwo. Oni chcą z jednej ulicy, z jednej siedziby zarządzać całym krajem. My mówimy, oddajmy kompetencje, oddajmy pieniądze jak najbliżej obywateli, żeby sprawy ludzi decydowały się jak najbliżej ich. My mówimy, wzmacniajmy integrację, bo to jest szansa na bezpieczeństwo Polski. Oni mówią, rujnujemy integrację, bo Niemcy niedobrzy, bo Francy... Im niżej w strukturach PSL-u, tym bliżej do Prawa i Sprawiedliwości, bo działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego gdzieś w terenie i działacz Prawa i Sprawiedliwości, to nie są osoby, jeżeli chodzi o światopogląd, gdzieś tam zupełnie skrajnie przeciwstawne. Przyzna pan poseł, że to jednak, jeżeli chodzi o, no tak najszerzej mówiąc, światopogląd, podejście na osi, konserwatyzm, liberalizm, tak, czy polityka społeczna, to się w wielu sprawach zgadzacie. To jest, panie redaktorze, za mało. Natomiast a propos tych dołów partyjnych, chociaż nie lubię tego sformułowania, ale działaczy, naszych aktywistów terenowych, po zejściu z anteny pokażę panu SMS-y, które dostawałem od wielkich sympatyków PiS-u w naszych szeregach. Żeby czasem nie tworzyć koalicji. Jasno, tak? Kategorycznie dzisiaj określają się jako zupełnie ludzie na dwóch przeciwstawnych biegunach z PiS-em. Jest w PSL-u pełna zgodność. PiS-em dzieli nas wszystko. Absolutnie wszystko, poza jakimiś, tak jak pan redaktor zwrócił, być może w mniejszym, większym stopniu pewnymi światopoglądowymi sprawami dzieli nas wszystko, wartości, sposoby dzisiaj kształtowania koalicji żadnej Polski, nie ma mowy. Relacji tej Polski na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim mamy, wie pan, wielki zarzut. Mi było ciężko cokolwiek z jakimkolwiek politykiem PiS-u o czymkolwiek rozmawiać, no, ze względu na zarzut tych podziałów czy rowów między Polakami, które oni rozkopali. No to jest wielka,
wielki dramat tych ośmiu lat rządów PiS-u, że polskie społeczeństwo, polski naród jest rozbity, podzielony. No, myślę, to my wie pan, odwrotnie chcemy to łączyć. Rowami to chcemy też to łączyć, szpadel nieraz trzymaliście nie w ręce. Pogłębiać. Proszę, myślę, że to nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale jeszcze jeden wątek. Nigdy, tego panie redaktorze, naprawdę nie znajdziemy takiego przykładu. Nie, to nie zarzut do pana posła. Myślałem już, że PSL... Ale mówię o nowej koalicji, to nie jest tak, że jest bez winy. Dlatego jesteśmy w tej koalicji, dlatego to właśnie ten wynik trzeciej drogi. No proszę, to jedna rzecz, tylko gwarancja tego, że nie będzie dalszego kopania tych rowów, a będziemy zasypywać je, i myślę, że wczorajszy sposób też i zachowanie marszałka Hołowni tego najlepszym jest potwierdzeniem. To krótko, nie zgodziliście się na Elżbietę Witek jako wicemarszałka Sejmu, na Marka Pęka jako wicemarszałka Senatu. Kto byłby dobrym marszałkiem? Na którego marszałka byście się zgodzili? Bo rozumiem, że są też tacy politycy Prawa i Sprawiedliwości, gdyby teraz zaproponowali Jacka Sasina, Mariusza Kamińskiego, Ryszarda Terleckiego, Antoniego Macierewicza, Marka Suskiego, to też pewnie usłyszeli. Na tych osobach, o które pan wymienił, nie kończy się 194-osobowy, jeśli dobrze pamiętam, klub PiS-u, ale na jedno... 191, bo... No to już, widać, że topnieje, tak. Jednym zdaniem, panie 191, natomiast jedną rzecz udało się, panie redaktorze, zagwarantować dla każdego klubu parlamentarnego miejsce w prezydium Sejmu, coś, czego od wielu, wielu lat nie było. Jest to miejsce. Zwyczaj parlamentarny należy czytać w ten sposób, że każdy klub ma prawo i ma miejsce w prezydium, ale też... Izba decyduje ostatecznie. Ale tak, też ja rozumiem, izba to nie musi mieć prawo, panie redaktorze, ocenić kwalifikacje moralne, etyczne, doświadczenie kandydata. Skąd te głosowanie? Tak, ale jakieś nazwisko z PiS-u? No to jest ruch po stronie PiS-u. Jedno odrzuciliście kandydaturę, panie redaktorze, to może coś zasugerujecie. Gdybyśmy my wskazywali nazwisko, to były metody PiS-u wskazywania kandydatów. My mówimy, to jest ich prawo, ich autonomiczna decyzja. Ja teraz przy spełnieniu wszystkich kwalifikacji etycznych, doświadczenia, który kandydat na członka prezydium Sejmu musi spełnić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Krzysztof Paszyk, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Miłego dnia wzajemnie. I państwu dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam na spotkanie z Kamilą Miedrzycką i jej ekspresem. Dzień dobry państwu. W środę to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U państwa już za chwilę Krzysztof Gawkowski, jeszcze szef klubu parlamentarnego Lewicy, już za chwilę prawdopodobnie wicepremier rządu premiera Donalda Tuska. Po godzinie 9:45 profesor Jarosław Flis. Oczywiście będziemy rozmawiać o wczorajszym posiedzeniu Sejmu, no bo rzeczywiście...
trudne wejście w nową rolę marszałka miał Szymon Hołownia. Jak sobie poradził? Bardzo jestem ciekawa Państwa opinii. No ale efekt tego wczorajszego posiedzenia jest taki, że mamy nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Kamila Gasiuk-Pichowicz, Robert Kropiwnicki, oboje z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Zimoch, Polska 2050 i Anna Maria Żukowska z Lewicy zostali wczoraj po południu wybrani przez Sejm do KRS. Sejm odrzucił jednocześnie 4 kandydatury zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość. W trakcie debaty poprzedzającej głosowania miała miejsce bardzo ostra wymiana zdań, którą Państwu będziemy dzisiaj pokazywać. Po zakończeniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził, tutaj cytat, że dziś na tej sali zostały przekroczone standardy demokratycznej debaty i trudno się z tym nie zgodzić, drodzy Państwo. Na pewno część, większość, a może wszystkie decyzje PiS te z ostatnich dni będą unieważnione, bo są podejmowane wyłącznie po to, żeby zabezpieczyć sobie tyły, powiedział wczoraj lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Po sejmowej debacie był pytany przez dziennikarzy o to, czy ma jakieś przecieki dotyczące tego, jak premierowi Mateuszowi Morawieckiemu idzie formowanie nowego rządu, i Tusk odpowiedział w sposób następujący. To jest dobre pytanie. Moim zdaniem trzeba by zapytać prezydenta Dudy, czy już zapoznał się z umową koalicyjną. Ja w sumie nie mam już ochoty na ironię czy żarty. Słowa pana prezydenta Dudy, także premiera, pokazały moim zdaniem już jednoznacznie, że nie chodzi o żadną szansę utworzenia rządu, bo PiS nie ma tej szansy i wszyscy o tym wiemy. Wszyscy, pan prezydent też dobrze o tym wie, ale to jest gra na czas, ocenia lider Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem okazuje się, że to były rzecznik praw obywatelskich. Adam Bodnar ma zostać nowym szefem resortu sprawiedliwości. Zostało to już ustalone między liderami Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego on? No dlatego, że twarzą zmian w sądownictwie nie ma być tak zwany polityczny wojownik, ale właśnie profesor Adam Bodnar, czyli osoba raczej nie wzbudzająca kontrowersji, ciesząca się bardzo dużym autorytetem, która była nie tylko rzecznikiem praw obywatelskich, ale także wykładowcą akademickim zajmującym się praworządnością. Adam Bodnar będzie odpowiadał za ustawowe zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, w Sądzie Najwyższym i we wspomnianej przeze mnie wcześniej Krajowej Radzie Sądownictwa. Przypomnę też, że Adam Bodnar zdobył ponad 620 tysięcy głosów. Pierwszy wynik w kraju w wyborach 15 października. To jest Ekspres Biedrzycki. Startujemy. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości znikają z neo-KRS. To jest krok w dobrą stronę, ale muszą nastąpić kolejne. Takie komentarze pojawiły się po wczorajszym głosowaniu w Sejmie. Tak stwierdził Waldemar Żurek, były rzecznik legalnej jeszcze Rady Sądownictwa. Wskazuje, że kolejnym ruchem Sejmu powinno być jak najszybsze uchwalenie uchwały, która usunie z KRS politycznie wybranych do niej sędziów właśnie poprzez ten polityczny, sejmowy wybór sędziowskiej części Rady. Organ ten nie spełnia wymogów tak konstytucji, jak i prawa unijnego i międzynarodowego, i wbrew temu, co mówili wczoraj przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości na sali plenarnej, nie jest to ocena politycznych konkurentów Borysa Budki czy Krzysztofa Śmiszka, ale jest to ocena sądów europejskich. Drodzy Państwo, przecież wyroki w tej sprawie zapadły m.in. w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z tym rozpoczęła się naprawa neo-KRS. Przypomnę, do Rady trafią Kamila Gasiuk-Pichowicz, Robert Kropiwnicki, Tomasz Zimoch i Anna Maria Żukowska. Czwórka kandydatów Prawa i Sprawiedliwości została odrzucona. Pan Marek Ast, Arkadiusz Mularczyk, Kazimierz Smoliński i Bartosz Kownacki nie zostali wybrani na nowych członków Krajowej Rady. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli oczywiście o braku demokracji, o pazerności Platformy Obywatelskiej, która nie zna granic, tu cytat, przepraszam bardzo, podobnie jest z ich bezczelnością i butą. To są z kolei słowa Zbigniewa Ziobry, który, zresztą naprawdę bardzo ciekawy obrazek, stojąc na mównicy sejmowej, bronił konstytucji i skandował nawet słowo konstytucja, podobnie jak jego koledzy z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk po zakończeniu posiedzenia stwierdził, że już nie ma ochoty na ironię, że już nie ma ochoty na żarty, że no, właściwie wszyscy widzą, jak wygląda sytuacja. Prawo i Sprawiedliwość przegrywa głosowanie za głosowaniem, co świadczy o tym, że ta większość jest już niepodważalna i składa się ona z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy. W związku z tym już lekkie zniecierpliwienie czuć po stronie opozycji, przede wszystkim ze względu na uciekający czas. Czas, którego jest po prostu szkoda, w którym można byłoby już zająć się reformami, a nie administrowaniem li tylko i również, no, jak to stwierdził Donald Tusk, zabezpieczaniem sobie tyłów.
O Hołownię także Donald Tusk był pytany, bo rzeczywiście Szymon Hołownia wczoraj bardzo daleko idącej próbie został poddany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Oni próbowali chyba udowodnić, że Szymon Hołownia nie ma wystarczających kompetencji ani umiejętności zarówno intelektualnych, jak i emocjonalnych, żeby móc być drugą osobą w państwie. Szymon Hołownia jednak z daleko idącym stoickim, można powiedzieć, spokojem poradził sobie z prowadzeniem obrad i nawet doszło do pewnej autoironii, ponieważ dość prowokacyjnie był przez polityków Prawa i Sprawiedliwości nazywany rotacyjnym marszałkiem, po czym to Hołownia sam sobie o sobie zaczął tak mówić, no bo rozumiem, że dla koalicjantów przyszłych nie jest to żaden powód do wstydu. Trochę się odzwyczaiłem, mimo iż obserwowałem z pewnej odległości to, co działo się w Sejmie, tak mówi Tusk. Marszałek Hołownia zdał ten test celująco. Atmosfera na sali bardzo gorąca i ze strony PiSu bardzo nieprzyjazna wobec niego. Nie stracił kontroli. Tak ocenia przyszły premier. O otworzeniu rządu premiera Morawieckiego już państwu mówiłam. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość, ważna kartka po lewej stronie, powiedział mi mój wydawca, który właśnie przyniósł mi dla państwa jakąś świeżą informację. No, rzeczywiście jest to ważna informacja, drodzy państwo. Mamy przełom w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Pierwsze pieniądze mają popłynąć do Polski. Jak nieoficjalnie podaje Bloomberg, Komisja Europejska planuje w najbliższych tygodniach zatwierdzić polski zmodyfikowany plan Krajowego Planu Odbudowy. To oznacza setki milionów euro dla Polski. Komisja Europejska, tutaj czytam dokładny komunikat Bloomberga, planuje w najbliższych tygodniach zatwierdzić polski zmodyfikowany plan KPO. Tym samym Polska otrzyma zaliczkę w wysokości około 550 milionów euro z puli Repower EU, przeznaczone na transformację energetyczną. Tak w serwisie X, dawniej Twitter, podała pani Natalia Ojewska, korespondentka Bloomberga właśnie. Donald Tusk, który prawdopodobnie w grudniu zostanie premierem wyłonionym przez nową większość w nowym Sejmie, już w październiku zapowiadał, że w grudniu Polska dostanie pierwsze pieniądze unijne w ramach KPO. No i wszystko się sprawdza, co Tusk zapowiadał. Prawdopodobnie chodziło właśnie o sięgnięcie po zaliczki z dodatkowego programu nazwanego Repower EU, który jest jednym z wielu elementów unijnej układanki zwanej funduszami odbudowy. Nie wymaga realizowania żadnego z kamieni milowych koniecznych do osiągnięcia po pełną pulę czekających na nas funduszy. Na ten temat dziś na pewno będziemy mówić. Bardzo dobra informacja z samego rana. 550 milionów euro jeszcze w grudniu ma z Krajowego Planu Odbudowy przypłynąć do Polski. A teraz wracamy do tego, co tutaj u nas, jeżeli chodzi o te układanki polityczne. Donald Tusk powiedział wczoraj dość wprost, że w tej chwili już nie chodzi o tworzenie rządu Morawieckiego, ale wyłącznie o zabezpieczanie sobie tyłów. No i mamy, drodzy państwo, czarno na białym. Kilka informacji, jak to zabezpieczanie tyłów wygląda. Piotr Patkowski na przykład. Pamiętają państwo zapewne, wiceminister finansów. Nie jest już wiceministrem finansów. Został odesłany na odcinek Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, a konkretnie na odcinek prezesury tejże agencji. Został jej prezesem, to agencja podała w komunikacie. Zastąpi na tym stanowisku pana Marcina Obornieckiego, który złożył rezygnację. Piotr Patkowski, przypomnę, został powołany na stanowisko prezesa z dniem 11 listopada. Tak podano w komunikacie. Jeszcze 10 listopada Patkowski pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, którą objął w kwietniu 2020 roku. No i objęcie przez Patkowskiego tej funkcji może być interpretowane jako obsadzenie w ostatniej chwili, czyli przed oddaniem władzy przez dotychczasowy rząd ważnego urzędu. Przypomnę, że pan Patkowski został wiceministrem finansów w wieku 29 lat i był jedną z twarzy słynnego już Polskiego Ładu, nieładu, zwał jak zwał. Państwo sami, proszę, nazwijcie sobie to, z czym mieliśmy do czynienia, jeżeli chodzi o rewolucję w polskich podatkach i rewolucję wśród polskich przedsiębiorców, bo tak to wprost trzeba nazwać. No i proszę bardzo, kolejne stanowisko obsadzone. Tym razem prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Ale to nie wszystko. Minister Gliński na przykład, drodzy państwo, nie czeka na nowy rząd. Chce podjąć ważną decyzję w sprawie kinematografii w totalnej tajemnicy. Poprzez komunikat ukryty głęboko na stronie państwowej instytucji
Odchodzący minister kultury Piotr Gliński chce zabetonować władzę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Trwa bowiem niemal potajemny nabór na członkinie i członków Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Termin na składanie wniosków upływa już w najbliższy piątek, czyli pojutrze, więc choćby już w weekend minister może wskazać Radę na kolejne 3 lata. Przypomnę, że PISF składa się z 11 osób i tutaj cytat, tworzą ją przedstawiciele twórców, producentów filmowych, związków zawodowych o działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych. Tak a propos planów związanych z kinematografią pana Piotra Glińskiego, bardzo jestem ciekawa, gdzie ten film o historii Polski z Melem Gibsonem w roli głównej. Drodzy państwo, jakoś nie widziałam, może państwo widzieli, może ja gdzieś przeoczyłam. Radosław Sikorski podobno wraca do rządu. Mówiłam już państwu o tym, że Adam Bodnar ma zostać szefem resortu Sprawiedliwości. Nieoficjalne doniesienia mówią o tym, że Radosław Sikorski wraca na stanowisko szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z nieoficjalnych informacji dziennikarzy wynika, że właśnie obejmie on tekę szefa resortu spraw zagranicznych. Potrzebujemy lidera i killera na tym stanowisku, żeby ścierał się z Andrzejem Dudą. Polityka zagraniczna znów będzie główną kompetencją rządu, a nie prezydenta. Tak z kolei wskazuje informator tygodnika Wprost. To jest pewniak na szefa MSZ, twierdzi jeden z rozmówców także. Wśród kandydatur na to stanowisko w planowanym rządzie rozważano również Pawła Kowala i Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz z Polski 2050, ale w starciu z Sikorskim oboje przegrali. No i na koniec jeszcze sondaż w sprawie aborcji. Okazuje się, że wielu Polaków nie ufa nowemu rządowi w tej kwestii. Aż 40% z nas uważa, że nowy rząd Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy nie zliberalizuje przepisów aborcyjnych. Czy pana zdaniem nowy rząd wywiąże się z obietnicy liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce? 43% niemal procent respondentów odpowiedziało twierdząco, czyli że tak, że zliberalizuje, ale 40% nie wierzy w te zapewnienia wszystkich koalicjantów. Ponad 17% uczestników badania nie wie, czy nowy rząd zliberalizuje prawo aborcyjne i to właściwie chyba jest najtrafniejsze podejście do sprawy, bo przypomnę, że bez decyzji prezydenta Andrzeja Dudy nie da się zliberalizować prawa aborcyjnego, o czym wszyscy jako wyborcy wiedzieliśmy przed 15 października. Już za chwilę u państwa Krzysztof Gawkowski, zapraszam. Dzisiaj rozpoczynamy proces sanacji tych organów, które zostały skażone przez poprzednią władzę. Konstytucja! Konstytucja! Przestrzegam. Po nocy jest dzień. Przyjdzie czas, że wy też znajdziecie się w ławach opozycji, a wtedy będziecie rozliczani również za łamanie konstytucji, ale też i za możliwe przestępstwa kryminalne, które z tym są związane. Niech pan nie będzie taki pewny siebie. Czas biegnie szybko. Więc... liczę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu! Może pan krzyczeć, może pan machać rękami, może pan robić awantury, ale to już nic nie da. Was już nie ma w rządzie. I może pan ostatni raz zabierać ten głos jako minister, ale dał pan świadectwo, jak pan traktuje standardy parlamentarne i standardy konstytucyjne. U was logiki brakuje, zwykłej logiki. A jak nie ma logiki, to nie ma demokracji. Uczcie się demokracji, konstytucję, nie płaczcie nad nią, tylko ją po prostu raz przeczytajcie. Dziękuję bardzo. Jeżeli są to pana standardy parlamentaryzmu, to muszę powiedzieć, że głęboko nad tym ubolewam. Państwa gościem Krzysztof Gawkowski, Nowa Lewica, szef klubu parlamentarnego Lewicy i przyszły wicepremier. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie zaprzeczył. Bo w umowie koalicyjnej wpisane, ale nic nie dane, więc czekam. Czas pokaże, jak będzie. Pan jeszcze takiej oficjalnej propozycji od premiera Tuska, czy to ma się po prostu odbywać w zupełnie inny sposób? Uzgodniliśmy w tym, co łączy koalicję, że będzie podział funkcji i te osoby, które są wymienione w umowie koalicyjnej, będą pełniły te funkcje, które są tam zapisane. Ale podchodzę do tego bardzo spokojnie, bo spokojnie trzeba podchodzić, dopóki nie ma nominacji. Rząd się musi zmienić. Zmieniliśmy na razie parlament. Było to już widać wczoraj podczas posiedzenia Sejmu, że to nie PiS nadaje rytm, a nowa koalicja rządząca nadaje rytm. Szymon Hołownia okazał się wczoraj naprawdę wiele razy prowokowany, ale nie dał się sprowokować. O tym za chwilę będziemy rozmawiać, ale kończąc kwestię układania rządu. Ja bym chciała uzyskać ostateczną informację, jeżeli się da, rzecz jasna,
zamknięty jest skład osobowy rządu, czy nie jest zamknięty skład osobowy rządu? Bo z jednej strony słyszymy cały czas, że no jeszcze nie wiem, jeszcze nie mam konkretnej propozycji, że jeszcze tutaj nie wiadomo, co z Ministerstwem Zdrowia, jeszcze nie wiadomo, co z Ministerstwem Edukacji, jeszcze nie wiadomo, co z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Z drugiej strony słyszymy, że skład rządu jest zamknięty i właściwie gdyby prezydent wyraził taką wolę, to skład rządu i wszystko może być gotowe za godzinę dosłownie. No to jak to jest? Nie sądzę, że premier Donald Tusk prowadził rozmowy z kandydatami na ministrów. Myślę, że w głowie ma poukładane, kto będzie ministrem w poszczególnych resortach. Jeszcze nie prowadził rozmów? Tak, dlatego, że nie ma nominacji. To znaczy, ja też uważam... Ale żeby była nominacja, to najpierw musi być rozmowa, czy ktoś w ogóle chce tę nominację przyjąć. Ale najpierw musi być wskazanie, desygnowanie na premiera. Mhm. Nie, no panie pośle, ale doskonale wiemy, że rozmowy zakulisowe i takie nieoficjalne toczą się już od dłuższego czasu. A ja patrzę na to trochę inaczej. To znaczy, myślę, że każda partia polityczna ma jakiś zasób kadrowy i też go przedstawiła Donaldowi Tuskowi. Mhm. Ale jego rozmowy będą się odbywały z kandydatami wtedy, jak on będzie miał już rzeczywiście pewność, kiedy tą nominację otrzyma. W jakim jesteśmy dzisiaj timingu? No od przedwczoraj zaczął biec termin 14 dni, później następne 14 dni, więc tak naprawdę pani redaktor za miesiąc u pani w programie być może będę mógł powiedzieć, że premier został desygnowany na premiera. Mówię o Donaldzie Tusku. Umawiamy miesiąc. Się? Tak, ale miesiąc. Dobrze. No niech pani popatrzy, jak nie, to no dokładnie, długo no, od poniedziałku musi minąć 28 dni, bo wszystko dokładnie wskazuje na to, że pan premier i pan prezydent do maksimum wykorzystają dany im czas. To jest 28 dni, czyli z moich wyliczeń wynika, że 11 grudnia to jest dzień, kiedy ostatecznie dojdzie do, jeżeli dojdzie, do exposé Morawieckiego i... I wotum nieufności. Nie wotum nieufności. Nie udzielenie zaufania. Nie wotum zaufania, o tak dokładnie. Tak, ale problem polega na tym, że w całym tym procesie wszyscy wiedzą, jak są rozdane karty w parlamencie. Andrzej Duda widać, że oczy zamknął i mówi, nie widzę tego. No przecież nie jest tak, że Szymona Hołownię wybrała większość PiSu, bo głosowali przeciwko. Prezydium Sejmu było wybrane całkowicie inaczej, niż sobie wyobrażał to PiS. Podobnie i w Senacie. Więc skoro prezydent widzi, jak wygląda większość i cały czas opowiada te banialuki, że będzie tutaj szukanie większości i on musiał dać Morawieckiemu, bo on ma rzeczywiście szansę złożyć rząd. Ale panie pośle, przecież posłanki PiSu mówią, że to, że ktoś głosował na Hołownię jako na marszałka, nie oznacza, że nie będzie głosował na Morawieckiego w funkcji premiera. Znaczy jest to jakiś absolutnie polityczny lot nad kukułczym gniazdem. No. Znaczy ja mam wrażenie, że politycy i polityczki PiSu idą ślad za swoją głupotą, tylko że ona już ich wyprzedziła. To znaczy mają problem z tym, żeby opowiedzieć, przegraliśmy wybory. Mają problem z normalnym takim, powiedzmy, bardzo uczciwym oddaniem władzy. Mhm. W dwóch różnych obszarach trwa skok. Po pierwsze na kasę, a po drugie na dokumenty. W jednym obszarze te pieniądze są wyciągane, bo będą odprawy dłuższe, bo jeszcze damy popracować prezesowi. Ale zaraz, ja przepraszam, że znowu wchodzę w słowo. Obiecuję, że już tego więcej nie zrobię, ale gwoli uzupełnienia. Nowy rząd, który nie powstanie, też już będzie mógł liczyć na odprawy. A dzisiaj słyszałem pana rzecznika Millera, który powiedział, że to będzie rząd składający się z nowych ministrów. Czyli po pierwsze dostaną starzy ministrowie odprawę, plus nowi niepowołani dostaną odprawy. Tak, którzy nawet dnia nie spędzą w resorcie. Tak, ale dostaną będą powołani. Odprawy. Tak, dostaną odprawy. Znaczy spędzą w resorcie, bo powołanie na ministra oznacza, że on tam wchodzi de facto na 2 tygodnie do wotum, więc tak naprawdę jesteśmy w stanie zawieszenia prawnego, bo się zmienią ministrowie, ale nie będą konstytucyjnie powołani ze względu na to, że nie będzie wotum zaufania w Sejmie dla premiera. Galimatias. Z tego, co tu rozmawiamy, ja nie wiem, czy nasi widzowie w ogóle w połowie się zorientowali. To skrócę. Nasi na pewno. To są bardzo inteligentni ludzie. To zrobię to tak, żebyśmy jeszcze łatwiej mogli to wytłumaczyć. Prezydent mógł to zrobić, nie zrobił. Czekamy miesiąc, zwlekamy miesiąc. Będą kasę wyciągali, będą dokumenty niszczyli. Chcą utrzymać władzę za wszelką cenę i chcą robić sztuczki, prowokując nas, że się podzielimy. My się nie podzielimy, z nimi wygramy, a do swojego czasu poczekamy. Najbardziej szkoda mi Polskiego Stronnictwa Ludowego, które jest przez cały czas podawane w telewizji rządowej, czy płyną takie słowa z ust polityków PiSu, że to są potencjalni koalicjanci. I oni właściwie codziennie konsekwencje powtarzają nie. Nawet proszę nie dzwonić, bo telefony nie zostaną odebrane. A konsekwentnie PiS do PSL-u zwraca się jako do potencjalnego koalicjanta. Tak, tylko że też stawia ten PSL w takiej kategorii polityków zdrajców, no bo narracja, właśnie, która toczy się w mediach tych, powiedzmy, propartyjnych, propaństwowo-pisowskich, no bo jakoś trzeba ich je dzisiaj nazywać, bo ja wierzę, że telewizja zostanie odpolityczniona, wejdą tam prawdziwi dziennikarze, rzetelni i że będzie to wszystko poukładane, myślę, że najpóźniej za 1,5 miesiąca. Więc jak patrzę na cały ten proces, który gdzieś tam się toczy, to myślę sobie tak, przecież to jest bardzo nieuczciwe, kiedy mówisz, że jesteś jakimś zdrajcą.
No bo jeżeli nie poprzesz rządu Morawieckiego, to jesteś zdrajcą. Taka jest narracja dzisiaj w tej telewizji pisowskiej. Mm. No to straszne jest, bo to jest upodlenie też tych ludzi z PSL-u i ich wyborców, którzy głosowali na zmianę. Ale za to chciałem powiedzieć bardzo dobrą i mocną rzecz o Władku Kosiniaku-Kamyszu. To jest mąż stanu. Jak patrzę, jak dzisiaj odbiera... Mocno. Tak, bo jak widzę, jak dzisiaj odbiera te ataki i mówi wprost, nie masz co dzwonić, Mateusz, bo ja już z tobą nie mam o czym rozmawiać, buduję nową większość, to jest też tak, że widać, że polityka poznaje się po czynach. A dzisiaj widać, że Władka poznaje się po czynach, które właśnie od dwóch dni się toczą. Pamiętamy też słowa Leszka Millera, który powiedział, że mężczyzna, ale chyba można to rozszerzyć bardziej ogólnie, poznaje się po tym nie jak zaczyna, tylko jak kończy. Czego dowiedzieliśmy się o Prawie i Sprawiedliwości w kontekście tego, jak kończy? No, Ziobro skończył jak zero wczoraj. Nawet mu wyliczyliśmy to do zera, bo wczoraj Szymon Hołownia dał mu 10 sekund i powiedział, możesz kończyć. No i kończył tak, że nie był w stanie nic powiedzieć. No, kompromitacja PiSu. Prawo i Sprawiedliwość to formacja polityczna, która schodzi ze sceny politycznej pokonana. Ale nie miała być w żaden sposób nietraktowana, miała być źle traktowana. Chcieliśmy się z nimi porozumieć, dać wicemarszałka Sejmu, Senatu, ale mówiliśmy wprost. Nie dla ludzi, którzy łamali konstytucję i regulamin Sejmu. A oni mówią, tylko my będziemy wskazywali swoich kandydatów. A mówimy, no nie będzie tak. Nie chcecie, to ma być to nie wicemarszałek całego Sejmu, a nie tylko Klubu Prawa i Sprawiedliwości w kontekście prowadzenia obrad. Natomiast, panie pośle, inna Sejmu, sprawa jest organem taka, Sejmu, że wy będziecie odrzucać każdego. Nieprawda. No, zaraz, no. Ryszard Terlecki? Ale są osoby i postaci w klubie PiSu, które uważam, że mogłyby być. Jakie? Na przykład pani posłanka Wasserman. Małgorzata Wasserman byłaby dobrym wicemarszałkiem Sejmu ze strony PiSu? Zagłosowałbym na Małgorzatę Wasserman, gdyby została wyznaczona do kandydowania. Okej, okay. No to tutaj argument pan mi wytrącił, bo byłam przekonana, że właściwie do każdego będziecie mieli dlaczego? Jakieś ale. 193 osoby, są tam osoby, które nie żyrowały tych wszystkich decyzji, nie łamały regulaminu. To nie jest tak, że dzisiaj na opozycji... A w Senacie? Nie jestem senatorem, więc nie chcę też wskazywać, kto będzie... Okej, ale też by się pana zdaniem ktoś znalazł. Oczywiście, były zdradzę kuluary. Były rozmowy w nocy z senatorami PiSu i wprost im powiedziano, że słuchajcie, no wskażcie kogoś innego niż pan Pęk i to jest do załatwienia jeszcze dzisiaj. Były te rozmowy, ale nie chcieli. Więc prawda jest taka, że to Prawo i Sprawiedliwość świadomie idzie na wojnę po to, żeby pokazywać skrzywdzonych, uciemiężonych... Obrońców demokracji. Obrońców demokracji, którzy 8 lat konstytucji i demokracji nie szanowali. Ale wczoraj wykrzykiwali z ław sejmowych regulamin, konstytucja. W tej chwili stawiają się w roli obrońców demokracji, a was stawiają w roli niszczących demokrację. Uzurpator łatwo szat uzurpatora nie zrzuci. I Prawo i Sprawiedliwość może krzyczeć konstytucja, ale uzurpowało sobie władzę autorytarną w Polsce. Tak to trzeba opisywać i o tym pamiętać. Więc przed nimi jeszcze trudne decyzje, bo to, że wybraliśmy swoich, mówię o opozycyjnej części kandydatów do KRS-u, to początek drogi. Będą sprawy dotyczące naprawy wymiaru sprawiedliwości. Będzie Trybunał Stanu, będzie włączone wnioski do prokuratorów, jeszcze raz, które były już raz składane. To wszystko przed nimi. Jeżeli ktoś tam uważa, że na tym, co wczoraj, to się wszystko skończy, to ja chciałem głośno i wyraźnie powiedzieć, my wczoraj to zaczęliśmy. Panie pośle, przegrywa Prawo i Sprawiedliwość właściwie głosowanie za głosowaniem. I jeżeli chodzi o marszałka, i jeżeli chodzi o wicemarszałków, i jeżeli chodzi o nowych członków. Właściwie jak to teraz mówić? Neo-KRS-u, nadal neo-KRS, jak dzisiaj rozumiem, neo-KRS, sprawa nie zostanie do końca wyjaśniona. Są już plany, żeby to nie był neo-KRS. I teraz pytanie, jak w związku z tym, pana zdaniem, obywatele odbierają decyzję prezydenta Andrzeja Dudy i te nieustanne argumenty o tym, że pan Morawiecki ma szansę stworzyć rząd. I czy pana zdaniem prezydent straci w oczach obywateli po tym, co zrobił po wyborach 15 października? Wczoraj byłem na zakupach w nocy, no bo trzeba dla dzieciaków kupować rzeczy, trzeba dom zaopatrzyć, żona przysłała listę, grzecznie pojechałem, zakupy robiłem wieczorem. No i przyjeżdżam do sklepu, jest godzina około 21:30 i zaczepia mnie pani, której nie znam, ale mówi wprost, widziałam pana, rozmawialiście tam wczoraj, pogońcie ten PiS, bo oni przecież kłamią, że mogą powołać, że on tam nie ma większości. Ja myślę, że jest tak właśnie jak z obywatelami. Jeżeli ktoś to ogląda, to myśli sobie, no nie, no, kłamstwo, oszustwo, opowiadanie półprawd i do tego jeszcze wprowadzanie w błąd obywateli. A prezydenta? Prezydenta traktuje jako po prostu takiego
bardzo mocno związanego z PiS-em żołnierza. Żołnierza, który melduje wykonanie zadań, który myśli o swojej przyszłości w PiS-ie, który chciałby, żeby jeszcze ten PiS-er z Zjednoczoną Prawicą dawał mu jakąś szansę na coś, być może w Europie, na świecie, a może chciałby po prostu zobaczyć jakieś liderstwo w Prawie i Sprawiedliwości. No nie jest to dla mnie zaskoczenie. Pan Duda nigdy nie zaskakiwał nadzwyczajnym nieuzależnieniem od PiS-u, więc dzieje się to, czego się wszyscy spodziewaliśmy, ale plan na to też jest i na pana Dudę też przyjdzie czas. A jak pan zinterpretował wystąpienie sejmowe prezydenta Andrzeja Dudy? Bo on tam wam kilkakrotnie groził, łącznie z tym, że stwierdził dość autorytarnie, że jego weto nie usprawiedliwia niedotrzymania obietnic wyborczych. Świadczyłoby to o tym, że pan prezydent nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda proces legislacyjny w Polsce. Bo weto jest w stanie zatrzymać każdą ustawę i rząd nic nie jest w stanie z tym zrobić. Prawda jest taka, że prezydent Andrzej Duda wygłosił swoje exposé do tej części opozycji, która dzisiaj jeszcze siedzi w ławach opozycji, chociaż wygrała w Sejmie głosowania marszałka, zamiast mówić do kandydata INSPE na premiera, czyli Mateusza Morawieckiego. Zamiast kierować ten przekaz do komuś, komu daje powierzenie rządu, to mówił do tych, którym nie daje powierzenia i misji tworzenia rządu. No to było coś niebywałego, bo mówił do koalicji Lewicy i Trzeciej Drogi, będę was rozliczał, nie będę wam pozwalał, ale TK rządu do Morawieckiego. No nie, no po prostu upolitycznienie skrajne tego, co mówił prezydent, szukaniem usprawiedliwień, dlaczego będę wetował, dlaczego będę przeszkadzał. Ta kohabitacja z nim będzie trudna, mówię o prezydencie Dudzie, ale już nieraz koalicje udowodniły, że kohabitacje im nie przeszkadzały. Przypominam, że Donald Tusk był w kohabitacji z prezydentem Lechem Kaczyńskim i to Lech Kaczyński był całą część tej kohabitacji w defensywie. I sądzi pan, że teraz będzie podobnie? Że będzie Andrzej Duda w defensywie? Półtora roku zostało do wyborów prezydenckich. Mhm. Półtora roku to jest jak z bicza strzelił. Prezydent może być dalej politycznym aparatczykiem, ale może się wznieść ponad podziały polityczne. Będzie przeszkadzał, będziemy to pokazywali, będziemy o tym mówili. To skoro już jesteśmy przy tym temacie, panie pośle, to nie wiem, czy pan zdążył zapoznać się z sondażem dotyczącym kwestii aborcji, a konkretnie tego, czy wyborcy wierzą w to, że uda wam się jako nowemu rządowi tę ustawę liberalizującą aborcję przeprowadzić skutecznie i no, w jakiś sposób spełnić te obietnice wyborcze. No i okazuje się, że 42,8, czyli niespełna 43% respondentów odpowiedziało twierdząco, że rząd złagodzi przepisy aborcyjne. 10% tylko mówi, że zdecydowanie wam się to uda. Z kolei 40% ankietowanych mówi, że nie wierzy, że te obietnice uda się spełnić. To wy tracicie wiarygodność, czy ludzie po prostu wiedzą, że brak współpracy z prezydentem spowoduje, że kwestie aborcyjne no nijak da się rozwiązać? Myślę, że my mamy bardzo dojrzałe społeczeństwo, bo to bliskie 75% frekwencji pokazało, że ludzie chcą zmiany i poszli hucznie dużą grupą na wybory. Te 75% to rekord w historii i to jest też świadomość społeczna. I w tej grupie pewnie jest też olbrzymia część, która rozumie politykę trochę bardziej niż to, jak wygląda proces legislacyjny. Czyli wie, że jak Sejm, to jeszcze prezydent. No i wiedzą, że jak jest prezydent, który robi bałagan od początku, który grozi palcem opozycji, a tak naprawdę daje tekę rządową Morawieckiemu z PiS-u, to będzie przeszkadzał, będzie utrudniał, będzie podstawiał nogę. Nie dziwię się zatem wynikom tego sondażu. Skoro widzą, że prezydent jest mataczem, no to uważają, że... Prezydent jest mataczem? A nie jest? Ja nie wiem, pytam. Pan postawił taką tezę. Jest mataczem, bo jeżeli ktoś przychodzi na posiedzenie pierwsze Sejmu, widzi, że opozycja wygrywa wszystkie głosowania, marszałek Sejmu jest Szymon Hołownia z opozycji i widzi, że większość jest wyraźna, sięgająca 250 głosów, czyli nie na jednym głosie oparta i szuka dzisiaj odpowiedzi usprawiedliwienia, że powołuje Mateusza Morawieckiego, to jest mataczem. Panie pośle, czy pana zdaniem wszystkie posiedzenia Sejmu tej kadencji będą wyglądały w taki sposób jak to wczorajsze? Bo oglądało się to bardzo smutno, tym bardziej, że przypuszczam, że te no, 75% osób, które poszło do wyborów, no może trochę mniej, wyborców opozycji, liczyło na to, że te standardy sejmowe się zmienią, że ta debata się ucywilizuje. Okazuje się, że jest gorzej niż się chyba wszyscy spodziewali. Czy właściwie pan się spodziewał, że tak będzie? Nie, bo w kuluarach przed posiedzeniem Sejmu posłowie PiS-u mówili wprost, idąc za już zmarłym i pamięci wiecznej Leperem, że tu Wersalu już nie będzie. I już nie będzie w Sejmie Wersalu. No nie będzie. Przecież oni wczoraj po prostu poszli po bandzie. Chamstwo i buta ministra Ziobry była tak duża, że gdyby to był czas, gdyby to była wola, to trzeba było go spoliczkować za to, co zrobił.
Naprawdę? Tak po rycersku? No po rycersku, no bo przecież wychodzi minister, który opowiada, że mieliśmy wolny wymiar sprawiedliwości, gdzie upolityczniał go ludzi, podsłuchiwał, areszty wydobywcze stosowała prokuratura pod tymi rządami długoterminowe. Z drugiej strony mieliśmy upolityczniony Trybunał Konstytucyjny, neo-KRS, czyli sędziów wybieranych przez polityków, co niezgodne jest z konstytucją i brak szacunku dla regulaminu Sejmu, różnego rodzaju też działania w ramach wymiaru sprawiedliwości, czy tych prawno-człowieczych kwestii, no to przecież PiS robił. Znaczy inspirował do tego. To ludzie PiSu to podawali rękę. No nie bez przyczyny pani marszałek Witek nie została wybrana na wicemarszałka Sejmu. To wszystko się wydarzyło, więc jak patrzyłem wczoraj na butę i chamstwo w Sejmie, to myślę, że PiS to jest jakiś sposób zaostrzyć kurs, pokazać, że jesteśmy jeszcze mocniejsi. Będą to robili. To jeśli pan pozwoli, ja się czepnę pana tego słówka, którego pan użył, że Ziobro zasłużył swoim zachowaniem na to, żeby go spoliczkować. Wczoraj też na... O ile się nie mylę, to było na trybunie sejmowej. Powiedział pan, że będziemy was traktować tak, jak wy traktowaliście nas. A to nie jest tak, że wy mieliście przewracać inne standardy, że to nie jest, że to nie ma być odwet, że to nie ma być takie samo traktowanie opozycji, jak wy byliście właśnie traktowani, że to było obiecywane, nie. A pan takimi deklaracjami pokazuje, że nie. Ale ja wczoraj powiedziałem o tym wprost. Co powinno być stosowane, jak powinno być realizowane. Skoro opozycja zgłasza swoich kandydatów, a PiS mówi, że powinniśmy stosować jakieś standardy dotyczące tego, że będziemy wskazywali ich kandydatów, no to na to mowy nie ma. Jest inny standard dotyczący prowadzenia Sejmu. Wczoraj pokazał go Szymon Hołownia, który wpuścił na mównicę polityków. Pokazaliśmy, że zostawiamy miejsca, bo to też jest jasna deklaracja Hołowni. Ale i większości sejmowej będą przez całe kadencje obydwu izb czekały miejsca wakujące na wicemarszałka Sejmu i Senatu. To są standardy. Ja pani przypomnę, co zrobił PiS na przykład ludziom lewicy w pierwszych dwóch tygodniach poprzedniego Sejmu. Otrzymaliśmy zgodnie z parytetem sejmowym, ustaleniami, wybraną przez większość pisowską przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej, Magdalenę Biejat. Pamiętam. A później... Została odwołana. Znaczy, po pierwsze została odwołana. Usunięta właściwie. Po drugie zabrano nam tą komisję, nie pozwolono nam nikogo wskazać, a później zapomnieli o tym... Dobrze, no ale będzie tak samo z waszej strony? I właśnie o tym chciałem powiedzieć. A my nie chcemy PiS-owi odbierać. Będą mieli przewodniczących komisji, to znaczy nikt im tego nie zabierze. Przewodniczącym komisji do spraw służb specjalnych będzie polityk Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle? Nie wiem, bo jeszcze jest niewybrana komisja, nie wiem jak dobrze, to będzie wyglądało. Dobrze, tylko czy powinien być? Bo przypomnę tylko, że zawsze standardem i dobrym obyczajem sejmowym było to, że szefem Komisji do Spraw Spec-Służb jest polityk opozycji. Tak było, panie pośle, ale oczywiście, że tak było. Dopiero PiS to zmienił. Nie, znaczy było inaczej. Taki standard, o którym pani mówi, był za czasów rządów lewicy. Taki standard, o którym pani mówi. Następnie standardy, które były przez 8 lat, nawet więcej, to będzie 9 lat rządami PiSu, 10 lat rządami PiSu, do 2015 było taki, że jest przewodniczący rotacyjny. Rotacyjny. I ja opowiadam się za tą formułą. Rotacyjną. To znaczy uważam, że powinna być taka formuła, która będzie pokazywała, że dla wszystkich jest miejsce i każdy może być tym szefem. To jeszcze a propos wczorajszego posiedzenia. Ja wczoraj użyłam, będąc gościem w jednej ze stacji radiowych, takiego porównania, że w wojsku mamy falę. I wczoraj taką falę sejmową Prawo i Sprawiedliwość chyba chciało przygotować Szymonowi Hołowni. Tak było. Czy on się uniósł na tej fali, czy został zatopiony? Myślę, że on nie tylko uniósł się na tej fali, ale utopił PiS. Wczoraj Szymon Hołownia zachował się również jak mąż stanu. Pokazał, że może się wznieść ponad te podziały polityczne. Pokazać również, że jest twardy dla opozycyjnej części, czyli mówi, jak będą wyglądały obrady, ale jednocześnie nie był uległy w stosunku do części, która jego poparła. Mi się podoba taki marszałek. To znaczy pokazuje, że umie twardą ręką tupnąć i powiedzieć, no nie, 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 koleżkowie mili, nie będziecie wchodzili na mównicę, po 15 minut 7 ministrów będziemy siedzieli tutaj, dlatego że wy dzisiaj udajecie, że rząd tworzycie. Uczciwe podejście. Szanuję za wczorajszy dzień Szymona Hołownię podwójnie. Panie pośle, to teraz dwa nazwiska. Adam Bodnar jako minister sprawiedliwości. Ma pański entuzjazm i poparcie ten pomysł? Ma, tylko podkreślam, nie wiem, czy tak będzie. To jest wszystko w rękach Donalda Tuska, więc Donald Tusk... Jasna sprawa, ja tylko pytam o to, czy to są dobre kandydatury, bo nieoficjalnie gdyby już się pojawiło, że to są pewniaki. Gdyby Donald Tusk decydował się na pana profesora Bodnara jako ministra sprawiedliwości, to nie miałbym żadnego problemu powiedzieć, że to znakomity kandydat, który jako rzecznik praw obywatelskich wykazał się dużą odpowiedzialnością, umiejętnością też lawirowania, bo przed PiS rządził i doprowadzenia do tego, że sprawy społeczne były bardzo mocno eksponowane. Stawał w obronie osób LGBT, był mocno przeciwko mowie nienawiści. Mówił, kiedy łamana jest konstytucja. Pan Bodnar, pan profesor Bodnar jako minister sprawiedliwości, byłbym dumny.
Ale nie wiem, czy tak będzie. A Radosław Sikorski jako szef MSZ? Trzeba w MSZ-cie posprzątać. Nie wiem, czy jest wielu innych kandydatów z tak mocnym doświadczeniem jak Sikorski, który przyjdzie, tupnie nogą. Ale jest też osobą kontrowersyjną. Ale oczywiście. Niekontrolowalną do końca. Wiele razy trzeba się było tłumaczyć za jego słowa. Pytanie, czy to jest na pewno w tym kontekście dobry wybór. Ja nie podaję tego w wątpliwość, tylko stawiam pytanie. Znam Radka Sikorskiego wiele lat. Nie miałem z nim łatwych przebiegów. Wielokrotnie Radka Sikorskiego krytykowałem. Mówiłem, że coś mi się w jego polityce nie podoba. Czasami drażni mnie, jak używa za mocnych słów. Tak, drażni mnie i nie podoba mi się, jak jest takim za bardzo wyostrzonym politykiem, który siepie siekierką. Ale jak mnie pani zapyta, czy mamy w Polsce dzisiaj specjalistę, który jest w stanie szybko wydźwignąć polską dyplomację z tego uwiądu, który nawiąże relacje dobre ze Stanami, Berlinem, Paryżem, Londynem, który będzie umiał rozmawiać z Izraelem, który poszuka odpowiedzialności w Brukseli, no to Sikorski się najbardziej nadaje. No to jak pani mnie pyta, czy ja z Sikorskim kiedyś miałem jakieś problemy słowne, no czy pewnie, że miałem, ale czy bym znalazł lepszego specjalistę? Nie. A chciałbym pracować z ludźmi najlepszymi. Piotr Patkowski nie jest już wiceministrem spraw finansowych, nie jest wiceministrem finansów, został prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Mamy jeszcze oczywiście szereg decyzji podejmowanych przez pana Czarnka, minister Gliński nie chce czekać na nowy rząd, tylko podjąć decyzję w sprawie władz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ale mamy do obsadzenia, tylko jeszcze uzupełnię, bo mamy do obsadzenia jeszcze stanowisko szefa Komisji Nadzoru Finansowego i wydaje się, że przede wszystkim, mam takie poczucie, na to czeka Prawo i Sprawiedliwość, ale 14 grudnia w życie wchodzi ustawa, która pozbawia prokuratora generalnego kontroli operacyjnej nad służbami. Tak, przechodzi to w ręce prokuratora krajowego, pana Barskiego, który jest człowiekiem Ziobry. Tak. Na to też czeka Prawo i Sprawiedliwość, bo tutaj jest bardzo wiele takich wątków, które naprawdę mogą wam utrudnić życie. Ja powiem pani, co ja bym zrobił, ale też myślę, że premier Donald Tusk doskonale to wie. Wszystkie decyzje z ostatnich dni rządów, kiedy tego rządu de facto nie ma, będą anulowane. Ale jak można anulować takie decyzje? Właśnie, panie dyrektor, jak dokończę te dwa zdania, to będzie łatwiej. Będą anulowane i będą odkręcane. To nie jest tak, że decyzje da się zamknąć i powiedzieć, nie ma takiej możliwości. Mówiono nam wiele razy, nie da się posprzątać po Glapińskim Narodowym Banku Polskim. Otóż się da. Można wstrząść procedurę stawiania przed Trybunałem Stanu. Można rozpocząć proces dotyczący tego, że będzie miał zarzuty za to, co robił. Zresztą, co mówi pan minister Mucha, dzisiaj wiceprezes NBP-u. I rozpocząć procedurę wymiany. I tak jest w każdym innym miejscu. Jeżeli PiS myśli, że zabetonował scenę, bo tak mu się wydaje, to chciałem poinformować pana Kaczyńskiego, że nic nie zabetonował, a my to wszystko odbetonujemy. Tak mówi przyszły wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, za dobrego to spotkanie dnia. I rozumiem, że widzimy się przy okazji powołania nowego rządu, bo oczywiście pan już powiedział A, więc i B też trzymam za słowo. Dobrze, proszę pamiętać, drodzy państwo, widzimy się z panem już wicepremierem, jak sądzę, pewnie gdzieś w okolicach 11-12 grudnia, prawda? Może 13, nie wiem, nie chcę tego strzelać, ale ze stanu wojennego to się też będzie działo. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze. Za chwilę u państwa profesor Jarosław Flis, zapraszam. Zaczęliście od tego, że największy klub parlamentarny zostaje pozbawiony miejsca w prezydium Sejmu. To jest okazanie, żebyście dobrze wiedzieli, pogardy, nie pogardy w stosunku nawet do pani marszałek, nie pogardy w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. To było okazanie pogardy w stosunku do 7 600 000 wyborców. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, jak pan widzi, nie jest łatwo być marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie spodziewałem się niczego chcieliśmy innego, panu panie pomóc panie. I dlatego wczoraj głosowaliśmy za Elżbietą Witek, bo po prostu była znakomitym marszałkiem przez 4 lata. I takich sytuacji nie było, panie marszałku, żeby w tak drastyczny sposób łamać regulamin Sejmu. Nie byłoby tej dyskusji, gdyby nie pan poseł Borys Budka, który rozgrzał emocje. Państwo już od wczoraj, jak hunowie wjechaliście tutaj do tej Izby, zawłaszczacie wszystko, palicie, niszczycie i skończycie jak hunowie, panie przewodniczący. Skończycie tak samo. Zobaczy pan. Pan nie będzie Attilą. Zobaczy pan. Chcę państwa zapewnić, że jako marszałek Sejmu nigdy nie będę okazywał państwu niczego innego niż szacunku i poważania dla mandatu, który państwo otrzymali od obywateli. Natomiast gorąco zachęcam państwa do tego, żeby pogarda, nienawiść, agresja i okrzyki puknij się w głowę, które dzisiaj słyszeliśmy na tej sali, nigdy więcej na niej nie zagościły, bo są policzkiem wymierzonym tym,
którzy poszli do wyborów 15 października tego roku. Państwa gościem profesor Jarosław Flis. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, czy zgadza się pan z nowym marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, który stwierdził, że podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu zostały przekroczone standardy demokratycznej debaty? No, to znaczy na pewno jednym ze standardów demokratycznej debaty jest to, że jak się z tego typu rzeczy opowiada, no to trzeba tak je opisać później. To znaczy jak tego typu rzeczy się pojawiają na scenie sejmowej. Natomiast no, wiemy oczywiście, że różne sytuacje w parlamentach, zwłaszcza po istotnej zmianie władzy, a zwłaszcza po takiej zmianie władzy, kiedy rządzącym się wydawało, że ona nigdy nie nastąpi, to oczywiście zdarzają. To znaczy nie chodzi o to, żeby to lekceważyć. Natomiast no, na razie jeszcze jest to wszystko taki, te emocje kampanii jeszcze się pojawiają. Mam nadzieję, że to się jakoś będzie stopniowo wyciszać. W szczególności zobaczymy, jakie wnioski wyciągną partie na okoliczność kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego. No bo tam takie emocje raczej nie pomagają ani jednej, ani drugiej stronie. Raczej tam się opłaca być bardziej ustępliwym, nie przeciągać prętem po kracie, ani tam nie drażnić drugiej strony. No ale to wszystko przed nami. No na razie jest mniej więcej tak, jak można się było spodziewać, chociaż w sumie jednak są podejmowane gesty, żeby to rozładować, są podejmowane gesty, żeby to podkręcić. No i szukamy jakiejś nowej równowagi w tej sytuacji. Myślę, że to nie będzie proste, nie będzie to szybko, kiedy się coś takiego znajdzie, ale no zobaczymy, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie zakładać nowy kod, będzie robić manifestacje w obronie marszałek Witek, czy tylko wystarczy na razie ten poziom emocji tym, żeby te swoje media, swoje sieci społeczne, swoich aktywistów napełnić tym żalem, rozgoryczeniem, przekonaniem, że mieliśmy rację i w sumie nie wiadomo, dlaczego żeśmy przegrali, to znaczy, tylko nie wiadomo, dlaczego, jeżeli jesteśmy tacy wspaniali, to zagłosowała nas tylko 1/3 Polaków, a 2/3 zagłosowało przeciwko. No właśnie, ale ma pan takie poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość dopuściło już do siebie widmo przegranej i oddania władzy, czy cały czas jednak jest taki syndrom wyparcia? Znaczy jest w trakcie tego procesu, a ten proces jest bolesny. To on się jeszcze nie zakończył. Jeszcze jest tak, że niektóre działania z rozpędu, takie jak właśnie powołanie Morawieckiego, wymagają udawania, że jest w ogóle świetnie. Z drugiej strony cały szereg działań, właśnie takich jak zgłaszanie marszałka kandydatury na wicemarszałka Sejmu czy szefostwo klubu parlamentarnego, to wymagają jednak uznania, że nie jest tak, jak było. No nie jest tak, jakbyśmy chcieli. No i stąd pojawiają się takie cały czas napięcia z tym, które no czasami wyglądają humorystycznie, czasami no tak trochę żenująco. I to, że z jednej strony wszystko jest świetnie i wygraliśmy te wybory, a z drugiej strony patrzcie, dławicie mniejszość, dławicie pokonanych, jesteście tam hunami i tak dalej, którzy tu przyszli i wszystko niszczą, to znaczy co, nie, my nie byliśmy w stanie was powstrzymać. No to jest jakby taka odpowiedź, jesteśmy tymi biedne, pokrzywdzone Prawo i Sprawiedliwość. No jeszcze przed chwilą było partią, która tu wymiata, jako jedyna ma pomysł, wolę, poparcie wyborców, jest ucieleśnieniem suwerena i czystym dobrem, a teraz nagle się okazuje, że są jakąś krzywdzoną mniejszością, która z kolei no dalej ma głębokie przekonanie, że się odkuje, to znaczy, że za 4 lata wróci do władzy, że nic nie trzeba zmieniać w tym, co robiła, że była świetna i tylko został zainstalowany przez obce siły jakiś rząd oparty na niemieckim chamstwie. No nie trzyma się to jakoś jakiejś jednej opowieści, opowiedzmy tak łagodnie, no ale no takie są te konwulsje, no to nie są, konwulsje zwykle nie są jakimiś zaplanowanymi posunięciami. Panie profesorze, ja absolutnie nie namawiam pana na analizę psychologiczno-psychiatryczno-zdrowotną, natomiast jest to jednak sytuacja moim zdaniem istotna w kontekście tego, co dzieje się w polskiej polityce i jaki ton musimy znosić w tej polskiej polityce. Mam na myśli
zachowania i słowa, które płyną z ust Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście wiemy doskonale, że w kampanii wyborczej ta jego retoryka była bardzo nieprzyjazna, że ten przekaz był raczej negatywny, pozytywów trudno tam się było doszukiwać, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że po 15 października ta furia zwiększyła się jeszcze bardziej. No przecież słowa, które padały o anihilacji narodu, o zniszczeniu polskiego państwa, o końcu polskiego państwa pod rządami niemieckiej Platformy Obywatelskiej, o Donaldzie Dusku, który jest lumpem i jednocześnie wczoraj ten Jarosław Kaczyński, który podchodzi do Szymona Hołowni, do pulpitu marszałkowskiego i próbuje jakoś wpłynąć na to, jak Hołownia prowadzi obrady, jest takim obrazkiem osoby, która chyba nie do końca ogarnia fakt, że czasy na przykład sterowania ręcznego marszałkiem Sejmu już minęły. No to na pewno jest ciężki stan psychologiczny, jak ktoś przez 8 lat był utwierdzany w przekonaniu, że jest tutaj naczelnikiem państwa przez swoje środowisko i że jak coś powie, no to nikt się nie odważa, szczególnie w ostatnich miesiącach, powiedzieć, że coś jest z tym nie tak i nagle ta rzeczywistość okazuje się zupełnie odmienna. No to chyba takie wyglądają te reakcje. No to jest jedna z takich prób, czy ktoś jest rzeczywiście, ma kontakt z rzeczywistością, czy ten kontakt no, gdzieś został zaburzony. Wiemy, że to odzyskiwanie kontaktu z rzeczywistością bywa kłopotliwe po takim upojeniu władzą do stanu takiego, no takiej półprzytomnej agresywności, bo to mniej więcej tak wygląda. No to wiadomo, że upojenie władzą ma podobne skutki jak upojenie alkoholowe. No może to mija. No wiemy, że niektórzy się tam zorientowali po jakimś czasie, ale rozumiem, że jeszcze chwilę będziemy to oglądać. Pytanie, jak to wygląda z tylnych rzędów PiSu? No to jest jakby najciekawsze, bo wiemy, że ci zaraz w drugim szeregu, no to biją brawo i w ogóle są uważają, że tak się powinno robić, że to jest najlepsze. Ci, którzy tam walczą o schedę i są głęboko przekonani, że namaszczenie przez prezesa będzie kluczowe w rywalizacji o to, kto przejmie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. No pytanie, czy tylne rzędy tak uważają? Czy tylne rzędy są tak przekonane, że to jest prawda wszystko, co mówi? Panie profesorze, wejdę w tą pana retorykę i powiem, jak reagują pierwsze rzędy, dlatego że rzecznik rządu, Piotr Müller powiedział tak, mamy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, jest nim Jarosław Kaczyński i niech będzie nim jak najdłużej, bo dzięki niemu obóz Zjednoczonej Prawicy trzyma się w całości. Jeśli prezes odszedłby z funkcji prezesa PiS, to grozi nam rozpad. Jarosław Kaczyński powinien jak najdłużej być prezesem partii, bo ma możliwość łączenia różnych frakcji, czy aby na pewno, panie profesorze, czy dziś Jarosław Kaczyński nie jest większym obciążeniem niż wsparciem dla PiSu i jak to jest z tymi frakcjami, bo wczoraj kilku, co najmniej, czy kilka, bo tam chyba kobieta też się znalazła, kilka osób na pytanie, czy wejdzie do rządu Morawieckiego, jeżeli dostanie taką propozycję, odpowiedziała wprost. Nie, nie wejdę. No cóż, no wszystkie partie w Polsce są tak, jak to powiedział socjolog Janusz Sadowski, to są takie Frankensteiny, to znaczy to są takie stwory poszywane z różnych ludzi, no, pasujących do siebie frakcji i no i w związku z tym są podobnej urody. No to co mówi rzecznik rządu, no wypada nazwać, w zasadzie tylko to mówiłem, jaja rząbek, ten drugiej klasy i ubudu, niech nam żyje prezes naszego klubu. No to mniej więcej tak to wygląda. Znaczy, to jest fatalna diagnoza dla Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, tak naprawdę nie ma większego oskarżenia dla tej partii, dla samego Jarosława Kaczyńskiego, jak to, że tylko on jest w stanie skleić te różne środowiska. Do tej pory słyszeliśmy, że to jest taka jednolita partia, że ma żelazny elektorat, że jest karna, że wszystkie rzeczy robi, jak się ma, jest spojona jedną ideą, ma jedną wizję państwa. Teraz się okazuje, że to wszystko nieprawda i że to wszystko jest w zasadzie połączone tylko i wyłącznie wiarą w nieomylność Jarosława Kaczyńskiego, jego zdolności do rozgrywania frakcji w własnej partii i utrzymywania ich równowagi. Znaczy one same w sobie nie są w stanie utrzymać równowagi, że skoczą sobie do gardeł, wszyscy zabiorą zabawki i pójdą się bawić do jakiejś innej piaskownicy. No to jest moim zdaniem cięższego oskarżenia żadnego z polityka opozycji nie słyszałem, jeśli chodzi o partię rządzącą. Wydaje mi się, że to jest nieprawda.
To znaczy, że to samo się mówiło o Platformie i o Tusku, że nie jest w stanie przeżyć bez Tuska. No, tego czasu zmieniła kilka razy kierownictwo, zmieniła też później na Tuska. Nie okazało się to jakimś szalonym sukcesem. To znaczy, nie wróciło do poziomu poparcia, do poziomu 40%. Ma Tusk już też swoje ograniczenia. Wydaje mi się, że te partie są trwalsze niż to wszyscy mówią, ci, którzy chcą się przypodobać prezesowi. Na pewno taki komunikat, jak mówi rzecznik rządu, jest czymś, co bardzo się podoba prezesowi, nawet jeśli patrząc obiektywnie, to jest jakieś niezwiarygodne oskarżenie jego samego i jego partii. To dopytam, panie profesorze, raz jeszcze. Jarosław Kaczyński jest dziś większym wsparciem czy obciążeniem dla swojej partii? No wydaje się, że jest obciążeniem, to znaczy to co do tego nie ma wątpliwości. To zresztą było widać, też o tym jeszcze pisałem w marcu i później w czerwcu, że jak się patrzy na sondaże wcześniejsze CBOS-u, to rządowa w końcu instytucja dotycząca ocen premier, to Jarosław Kaczyński był najgorzej ocenianym premierem w ciągu ostatnich 30 lat. I pomysł, żeby z niego robić twarz w kampanii wyborczej, jest pomysłem na porażkę, że PiS wygrywało wtedy, kiedy chowało Jarosława Kaczyńskiego na czas kampanii wyborczej. No i po raz kolejny się okazało, że to tak zadziałało. No to znaczy, że w momencie, w którym Jarosław Kaczyński jest frontmanem, no to PiS przegrywa. Jak się go chowa, wystawia kogoś innego, no Morawieckiego, tylko no nie ten model, który udaje Kaczyńskiego w tym roku, tylko ten model ala 2019, czy Beatę Szydło, czy Andrzeja Dudę. No to wtedy się wygrywa, to wtedy PiS wygrywa. No ale teraz rozumiem, że nikt się nie odważa po tych miesiącach powiedzieć, że król jest nagi, że to wszystko nie poszło tak, jak było. No bo tak naprawdę każdy, kto powie, że jest tylko jedna osoba i być może to jest, partia czeka na to, aż to się tego będzie. No to jest minister Mastalerek. To znaczy on jedyny powiedział, że to jest już czas. Nie no, oczywiście wyraził później, to wiadomo, że partia źle reaguje, więc później się jakby trochę wycofywał. No ale co zostało powiedziane, to zostało powiedziane. To znaczy, że on uważa, że czas prezesa minął i nie zależnie od tego, jak to teraz to tam znieczula, to mleko się już rozlało. No także być może to jest tak, że teraz jest taki moment, to jest jedna z takich hipotez ruszowych, że Andrzej Duda w duecie ze swoim pierwszym ministrem w tym momencie czekają, aż stare kierownictwo PiSu się kompletnie skompromituje. Po to, żeby te tylne rzędy PiSu uznały, że nie, już na Jarosława Kaczyńskiego nie ma co stawiać, trzeba go zrobić honorowym prezesem, możemy robić jakiś biuletyn, wysyłać, żeby się nie denerwował, że wszystko jest wspaniale, ale my tak naprawdę potrzebujemy kogoś, kto nas poprowadzi do zwycięstwa, kto nie będzie zafiksowany na Tusku, kto nie będzie mówił o niemieckich lumpach i tak dalej, bo to nie zadziałało. To znaczy, że próbowaliśmy tego i nie wyszło. To znaczy to, że uderzyliśmy głową w mur i teraz trzeba było uderzać mocniej. No, nie wydaje mi się, żeby taki poziom samobójczych myśli był w tylnym. Panie profesorze, a jak my te słowa Kaczyńskiego powinniśmy traktować tak naprawdę? Bo one padają, one są coraz mocniejsze, one coraz bardziej obrażają, one wykluczają wyborców opozycji ze wspólnoty narodowej. Tuska z bycia Polakiem. Platformę z bycia polską partią. Mówi się o tym, że jeżeli teraz opozycja przejmie władzę, no właściwie nie mówi się, tylko Jarosław Kaczyński mówi o tym, że jeżeli opozycja przejmie partię, to będzie koniec polskiego państwa. Czy my mamy traktować te słowa już zupełnie niepoważnie, czy jednak nie jest zbyt roztropnym traktowanie tych słów niepoważnie, bo w dalszym ciągu Jarosław Kaczyński jest jednym z rozgrywających głównych w polskiej polityce. I w końcu, czy może wreszcie powinno być tak, że ponosi się odpowiedzialność karną także za słowa, które się wypowiada, że powinna wrócić odpowiedzialność za słowo po prostu. No to jest delikatny problem oczywiście, czy powiedzenie o kimś, że jest niemieckim agentem, to jest coś, co no, wydawałoby się, że jest to pomówienie. I w zasadzie normalnie, jakby ktoś tak powiedział o człowieku, to nie był prezesem partii, to prawdopodobnie skończyłoby się to jakimiś przeprosinami czy cokolwiek innego, no bo to no przecież to nie są rzeczy, które się tak normalnie można mówić o ludziach, wykraczają poza standardy. Natomiast rzeczywiście pytanie jak to, czy jest sens robić z Jarosława Kaczyńskiego męczennika w własnych szeregach. Znaczy to jest pytanie, jak wyrwać całe te tylne szeregi z objęć tej opowieści, tej narracji, tej logiki. Czy to jest rzeczywiście tak, że trzeba to doprowadzić do absurdu i pokazać, że to nie działa? I słuchajcie, no to jest droga na margines.
To tak się, to jest powrót do lat 90., kiedy tam do PC kilka procent bez znaczenia na marginesie. Ktoś inny zagospodaruje to tych wyborców, którzy mają konserwatywną wrażliwość i są bardziej wspólnotowi niż indywidualistyczni. Natomiast to no prawdopodobnie, jak to często bywa w takiej sytuacji, jest rozwiązanie takie na dobrego i złego glina jest wariantem. To znaczy są tacy, którzy to potępiają, można próbować z tym iść do sądu. Są tacy, którzy pokazują, no popatrzcie, tak się to kończy, tak się można stoczyć, jak się zaczyna wierzyć we własne kłamstwa i we własną retorykę. No i są tacy, pewnie można nawet jeszcze znaleźć można trzecią scenariusz, jak już to ignorują, no tak się dzieje, ten typ tak ma. Panie profesorze, a pana zdaniem Jarosław Kaczyński stoczył się wierząc we własne kłamstwa? No tak to wygląda, to znaczy no ta opowieść o tej anihilacji narodu i o tych niemieckich agentach, no to widać, że ona jest przede wszystkim nieskuteczna. To znaczy w takim sensie, że ponad połowa Polaków nie ma nic przeciwko temu, żeby idąc tym tropem. To znaczy coś jest nie tak z tą opowieścią, skoro ponad połowa Polaków nie ma nic przeciwko temu, żeby lider partii będącej niemiecką agenturą idąc tą opowieścią, został premierem Polski i ma zaufanie społeczne większe niż Jarosław Kaczyński. No to znaczy, że to po prostu nie działa. To znaczy ma swoje wąskie grono marginalizujących się wyznawców, w szczególności społecznych aktywistów, bo nawet prawdę powiedziawszy szeregowi wyborcy, to znaczy tacy z bazy społecznej PiS-u, no to oni znacznie rzadziej w to wierzą niż ta część elit, która uwierzyła w opowieść Prawa i Sprawiedliwości. To oni nie mają ani tak nie podchodzą negatywnie do Platformy, do innych rzeczy. Te podchodzą z rezerwą, ale nie aż tak, żeby od razu to przypuszczać, że to jest agentura obcego państwa. Także to wydaje się, że to jest droga donikąd. To znaczy, to jest taka ślepa ścieżka, ślepa uliczka, w którą się Prawo i Sprawiedliwość zapędziło, ulegając. Kiedy wczoraj oglądał pan obrady Sejmu, bo zapewne pan je oglądał, i zobaczył, że, a właściwie jak politycy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, z ław sejmowych krzyczą konstytucja, krzyczą regulamin. Kiedy wychodził na mównicę sejmową Zbigniew Ziobro, broniąc konstytucji, to co pan sobie pomyślał? No to jest... Oprócz tego, że się pan roześmiał, jak widzę. No to tak się dzieje. No tak się to odbija. No to znaczy przypominam sobie, co wtedy mówił Jarosław Kaczyński o tej sprawie przed 8 laty. No ja to jeszcze dobrze pamiętam. Prawda? Mówił, że to jest kwik świni odrywanych od koryta. No to były jego słowa, więc to jest jakby to odwrócenie ról. Co ciekawe, to znaczy wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości byli głęboko przekonani, że wszystkie te protesty, konstytucja i tak dalej są absolutnie nieskuteczne. To znaczy, że to w ogóle nie działa, że to super, że opozycja wchodzi w taki kanał, bo dzięki temu nigdy nie wygra wyborów, zawsze będzie tam tylko w tym wąskim gronie tych ludzi, których to w ogóle rusza, a my będziemy mogli rządzić przez 16 lat, ponieważ ta ścieżka powołania się na konstytucję, prawo, rządność, obyczaje demokratyczne i różne inne tego typu rzeczy, to jest dla opozycji droga donikąd. To tak wyglądało 8 lat. Więc teraz było bardzo ciekawe porozmawiać z nimi, co oni sądzą, jaka będzie skuteczność, co oni z tym robią dalej, czy się będą żalić w Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, innym partnerom, że tu w Polsce się łamie demokrację, że nie można przyznawać KPO, bo Polska nie jest państwem prawa demokratycznym. No to zobaczymy, co dalej. Jeżeli w ogóle jest cokolwiek dalej. Panie profesorze, wczoraj ewidentnie Szymon Hołownia był prowokowany przez tę prawą stronę sali sejmowej. Padały jakieś tam uwagi pod tytułem marszałek rotacyjny, etc. Ministrowie chcieli sprawdzić, jak sądzę, znajomość regulaminu Sejmu przez Szymona Hołownię. No gorąco tam się zrobiło. Jak pana zdaniem Szymon Hołownia wypadł w tej pierwszej bitwie z Prawem i Sprawiedliwością? Czy udźwignął stanowisko drugiej osoby w państwie?
No dzieje się tam, znaczy oczywiście to wiadomo, że zawsze można powiedzieć, coś się dało zrobić lepiej, ale no, nie skończyło się to z jakąś wpadką. No te wszystkie prowokacje zostały z dystansem skwitowane tym, że obrażać też trzeba umieć. No nie wiem, czy to nie jest zachęta czasem, to takie wyzwanie, no ale tak naprawdę to oznacza mniej więcej tyle, że nie zabolało tak, jak miało. A to tyle mniej więcej, tak to ja przynajmniej tak rozumiem tego typu sytuacji. No zobaczymy, na ile starczy tego animoszu. No a poza tym pytanie, jak to się ma do tego głębokiego przekonania, że chcemy rządzić trzecią drogą. To znaczy w tym samym czasie przecież politycy Prawa i Sprawiedliwości, prezydent i tak dalej chcą tworzyć koalicję polskich spraw. Opowiada Morawiecki, że właśnie z trzecią drogą i z Konfederacją. Panie profesorze, przepraszam, wejdę w słowo, bo jest dokładnie tak, jak pan mówi. Ja tylko przypomnę, że Piotr Zgorzelski jako kandydat na wicemarszałka Sejmu spotkał się z nie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Oni zagłosowali przeciwko wicemarszałkowi Zgorzelskiemu, chcąc tworzyć koalicję z PSL-em i jednocześnie oburzając się, że koalicja odrzuciła kandydaturę Witek. No przecież to jest, ja już właściwie nie wiem, jak to nazwać. Bo brakiem logiki to chyba zbyt delikatnie. To jest właśnie takie, że ktoś zaczyna się zapętlać, gonić wokół własnego ogona i wtedy właśnie nie wiadomo, co tam jest z przodu, co jest przyczyną, co jest skutkiem, że gdzieś te ruchy są takie chaotyczne, nie ma w tym jakiejś strategii. Jedna jest strategia opowieści o formowaniu rządu, druga jest strategia o tym, że przecież już widać, wszyscy wiedzą, że przegraliśmy i w związku z czym ustawiamy się w roli skrzywdzonej ofiary, a nie zwycięzcy i tak dalej, i tak dalej. No trudno rzeczywiście tutaj dostrzec jakąś spójną strategię z tym, co się dzieje. I co sobie pana zdaniem myślą wyborcy na ten temat? Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości na przykład? Kiedy widzą to wszystko? Czy w ogóle analizują pana zdaniem, czy nie analizują, czy jednak przekaz płynący z telewizji rządowej, który cały czas jest pod butem Prawa i Sprawiedliwości, powoduje, że utwierdzają się tylko w przekonaniu, że ktoś dokonał zamachu na demokrację i odsunął PiS od władzy? Znaczy, jeśli nawet większa część wyborców tak myśli, czego się wykluczyć nie da, chociaż warto pamiętać, że to jest grupa bardzo podzielona, to jednak zawsze jest ta część, która jednak się orientuje, która na rzeczywistość, która doceniała Prawo i Sprawiedliwość za to, że rządzi i za to, jak rządzi, a nie za to, co robi, w jakim to robi stylu. No a teraz już Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządzić, w związku z czym to wszystko na to wskazuje. No i pytanie, w którym momencie pojawi się to pytanie ze strony wyborców, jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? To znaczy, co to się tutaj przerodziło. No wiemy, że przez całą pierwszą kadencję Platforma Obywatelska i tam, znaczy głównie te siły wokół niej skupione, też były przekonane, że przegrały przez przypadek, oszustwo i nadużycia władzy i tak naprawdę to im się należało, żeby dalej rządzili. No i to nie była dobra strategia. To znaczy, to była strategia, która przyniosła porażkę 2019 roku. W związku z tym to wydaje mi się, że też może być tak, że ci wyborcy zaczną się rozglądać. To jest za kimś i na pewno politycy trzeciej drogi zacierają ręce, jak widzą tego typu sytuacje. To znaczy widzą, że z jednej strony PiS pokazuje swoją nieskuteczność, z drugiej strony są te zaloty w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do PiS-u. Ja sobie tutaj żartuję, że w zasadzie brakuje jeszcze tylko, żeby PiS obiecał Kosiniakowi w rękę prezydentównej połowę działek premiera w zamian za to, co wejście do rządu. No ale no to widać, że z jednej strony jest właśnie ta trzecia droga jest taką gwiazdą socjometryczną, a z drugiej strony jest też atakowana, to znaczy nie potrafimy się porozumieć nawet z tymi, o których zabiegamy. No taki jest mniej więcej taki efekt. No wydaje się, że to jest dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo poważne zagrożenie, zwłaszcza, że idą wybory sejmikowe. Warto pamiętać, że po wyborach 2010 roku, przegranych w wyborach prezydenckich, były wybory sejmikowe 2010, w których PiS miał poprawcie poniżej 25%. Miał najniższe poparcie na przestrzeni w ogóle całych ostatnich 18 lat właśnie w tych wyborach. Tam wtedy odłączyła się Polska jest najważniejsza jako partia. Później wystartowała w 2011 roku w wyborach. Zaczęło to trzeszczeć na linii z Ziobro, który już zaczął szykować swoją ekipę, którą wyprowadził po wyborach 2011 roku, w wyborach sejmowych. No to
to nie jest tak, że to zamykanie się w tej poczuciu krzywdy i że wszystko robiliśmy świetnie, tylko byliśmy za łagodni. No to jest jakaś strategia sukcesu. To znaczy ona już raz doprowadziła do potężnego kryzysu Prawa i Sprawiedliwości, a teraz będzie to jeszcze szybciej i prawdopodobnie jeszcze boleśniej. Panie profesorze, a rozumie pan tę decyzję większości sejmowej w sprawie niewybrania na stanowiska wicemarszałków Sejmu i Senatu pani Witek i pana Pęka? No to rzeczywiście budzi wątpliwości, bo z drugiej strony jak się poczyta to, co tam pisał senator Pęk o swoich politycznych przeciwnikach, no to co trudno powiedzieć, jak to by to działało. Co by się działo, gdyby w poprzedniej kadencji Koalicja Obywatelska zgłosiła powiedzmy Nitrasa albo Jachirę jako kandydatów na marszałka Sejmu, czy Prawo i Sprawiedliwość by ich po prostu przegłosowało, mówiąc, że to jest święte prawo i że w ogóle nie będziemy ustawiać, meblować klubu parlamentarnego opozycji, tylko mają takich kandydatów, to zgłaszają, są świetni, święty kandydat. Oczywiście w przypadku Marszałek Witek to nie jest tak, że to jest osoba, która była jakoś szczególnie bojowa w tych, ale no też z kolei ma... No, ale decyzję podejmowała bardzo daleko idące, to nie trzeba być bojowym, po prostu wykonywała polecenia. Tak, ale wiemy, że nie była osobą, która potrafiła się postawić na przykład własnej partii i powiedzieć nie. To przekracza te reguły. Tutaj są inne reguły, tak się nie robi. No, tak jak na przykład wiceprezydent Pence w Stanach Zjednoczonych by się postawił Trumpowi i powiedzieć nie. To ty byś chciał, żeby to tak wyglądało, ale ja mam zupełnie inne podejście i jest darzony szacunkiem też przez drugą stronę. Nawiasem mówiąc, jest też po części znienawidzony przez zwolenników Trumpa po czymś takim. Także tutaj no, to jest rzeczywiście taki moment, w którym pytanie, kto powinien ustąpić, kto więcej traci na tym. To wydaje się, że pole manewru jednak jest większe po stronie opozycji. To znaczy, to nie jest tak, że opozycja powiedziała, że nie chcemy. Znaczy, no nie, no Krzysztof Gawkowski, panie profesorze, przepraszam, że wchodzę w słowo, był przed panem gościem moim i powiedział wprost, proszę bardzo, Małgorzata Wasserman, super kandydatka na wicemarszałkinię Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. No to jest właśnie, to jest to pole manewru, które ma opozycja. To znaczy może powiedzieć, chętnie wybierzemy kogoś od was, ale... Druga strona powiedzieć, oczywiście powie, nie będziecie nam dyktować, kogo my wybieramy. Wy nie będziecie dyktować, tylko nie wybierajcie takich, którzy nas prowokują. A poza tym, no jak jesteście, jak to co już pani wspomniała, to znaczy jak uważacie, że to jest wszystko okej, że to jest taki obyczaj, to czemu głosowaliście przeciwko naszym kandydatom? To wy głosowaliście przeciwko naszym, to my zagłosujemy przeciwko waszym, no i policzymy, kto ma więcej. Wiadomo, no i kółko się zamyka. Dobrze, panie profesorze, idźmy dalej, bo kwestia wicemarszałków sądzę, że przez najbliższy czas jeszcze nie będzie rozwiązana, o ile w ogóle będzie rozwiązana w tej kadencji, ale coś mi mówi, że potem PiS odpuści jednak. To teraz chwilę o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość zabezpiecza sobie tyły. No bo wiemy, że są rozpisywane konkursy, trwa obsada stanowisk na ostatnią chwilę, rozmaitych instytucji. Teraz Piotr Patkowski, były już wiceminister finansów, został prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Wiemy, że minister Gliński chce zabetonować władzę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wiemy, że jest też sytuacja, w której wielu zastanawia się, czy Prawo i Sprawiedliwość posunie się tak daleko, że wyznaczy szefa Komisji Nadzoru Finansowego, bo o to też może chodzić. Wiemy, że jest oczekiwanie na wejście w życie ustawy, która kontrolę operacyjną przekazuje w ręce prokuratora krajowego, którym jest Dariusz Barski, przyjaciel Zbigniewa Ziobry i jest to sytuacja trudna do odkręcenia. Przy tym wszystkim wychodzi Donald Tusk i mówi, że wszystkie te decyzje, które PiS podjęło w ostatnim czasie, zostaną odkręcone. Czy pana zdaniem da się te decyzje odkręcić i jak pan odbiera sposób odejścia Prawa i Sprawiedliwości od władzy? Czy tak, jest kilka oddzielnych spraw. Czy to się da odkręcić, no to jest trochę pytanie o różne triki prawnicze, jak to będzie wyglądać i czy, bo to jest jedna ścieżka, druga ścieżka to jest kwestia czasu. To znaczy widać było, że na przykładzie Trybunału Konstytucyjnego to też tak się dzieje, że te zabezpieczenia wszystkie działają do czasu i one wszystkie się opierają na tym, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory prezydenckie w 2025 roku i wróci do władzy w 2027. No, a co jak nie?
No znaczy to jest, bo to są wszystko, to jest jeden z takich problemów Prawa i Sprawiedliwości, to jest taka dramatyczne skrócenie perspektywy. To znaczy tego, że w ogóle nie myślimy, co tam będzie za 5 lat, ale już to przyjdzie. To nie jest tak, że to się nie zdarzy. I że być może, no da się, widzieliśmy to już w poprzednich latach, da się chwilę poczekać, przetrzymać, coś się tam będzie działo w różnych momentach, są różne nieprzewidziane te sytuacje, różne sztuczki, które gdzieś nagle komuś przyjdą do głowy, czy potknięcia i coś się tam podzieje. A potem no, z pewnymi rzeczami da się żyć. No tak jak Prawo i Sprawiedliwość jednak 4 lata przeżyło z Banasiem jako szefem NIK-u. No i było ciężko, ale nie to było powodem klęski Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach. To, że sobie nie poradzili z Banasiem, że mieli potężnego przeciwnika i tyle razy go nieskutecznie próbowali ograć. Więc tutaj wydaje mi się, że ta sprawa Banasia będzie taką wskazówką. To znaczy, że no, trzeba uważać z tym zabetonowaniem, bo różne rzeczy się tam mogą dziać w tym czasie i tak dalej, ale że da się z tym żyć, że te kadencje też mijają i w którymś momencie się kończą i wtedy może się nagle okazać, że te zabezpieczenia będą działać zupełnie inaczej w przeciwną stronę. No, wydaje mi się, że to jest też jeden z takich elementów, który pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość to szykuje się, znaczy marzy im się szybki powrót do władzy, a z drugiej strony robią wszystkie te rzeczy, żeby ten powrót do władzy się oddalił. No bo to jest tak, że oni robią w tym momencie wszystko to, za co wyborcy ich mieli dość. I teraz pilnują, żeby wyborcy ich mieli dość jeszcze bardziej. Widać, że wszystkie te triki, które zastosowali w ostatnich miesiącach, żeby polepszyć swoje szanse wyborcze, zadziałały przeciwko nim. To teraz niby na jakiej zasadzie uważają, że te wszystkie pomysły, żeby się pozabezpieczać, to zadziałają na ich korzyść. Przecież są tam różne, znaczy wiadomo, że sądy mogą różne rzeczy odkręcić, że są takie formuły w sądzie, że działania fikcyjne, znaczy w prawie, że działania fikcyjne są z góry nielegalne i tak dalej, i tak dalej. No można próbować kombinować. Pytanie, jak bardzo opozycja będzie chciała wejść tutaj w zwarcie, które z tych rzeczy będą naprawdę uciążliwe i trzeba je będzie przełamać, z którymi się będzie dało żyć jak z Banasiem PiS. I doczeka nas trochę takich różnych manewrów. Na pewno te wszystkie działania nie przynoszą chwały Prawu i Sprawiedliwości i później no znowu, no tak jak te wszystkie obrony teraz demokracji w Sejmie. No, można by powiedzieć, że diabeł się w ornat przebrał i ogonem nam przedzwoni. No to tak jest. No to trochę można też powiedzieć, że karma wraca. No to jest tak. No zaczęło robić takie rzeczy, to później trzeba się nie dziwić się, że druga strona będzie robić tak samo, tylko jeszcze... Panie profesorze, a jak pan zinterpretował wystąpienie prezydenta Dudy w Sejmie, który straszył wetem, który zapewniał, że nie da sobie odebrać konstytucyjnych uprawnień, który mówił o tym, że weto, które będzie stosował, nie jest jednocześnie wytłumaczeniem dla nowego rządu w sprawie niewypełnienia się ewentualnego ze złożonych obietnic. To było wystąpienie polityka Prawa i Sprawiedliwości i to było wystąpienie przyszłego... No to wiemy, że taka stabilność, logika i konsekwencja nie są tymi najbardziej rzucającymi się w oczy cechami prezydenta Dudy. A więc to widzieliśmy w jednym wystąpieniu kompletnie sprzeczne wypowiedzi, sprzeczną z jednej strony prezydent wszystkich Polaków, a z drugiej strony chwalący rząd, który właśnie Polacy wysłali na zieloną trawkę. A no bo to jest tak, bo jeżeli prezydent mówi, że to było 8 bardzo dobrych lat, no to wyraźnie się rozmija ze zdaniem wyborców, którzy uważali, że jednak już czas było to skończyć, że już mamy dość tych cudownych lat, które Andrzej Duda tak chwalił. No oczywiście opowieść pod tytułem nic was nie zwalnia z odpowiedzialności za realizację programu, poza tym, że ja wam go nie dam zrealizować, to jest, chyba, że mnie przekonacie, no ale no przecież to było widać, że to nie wchodzi w rachubę. Więc z jednej strony no prezydent gra jednocześnie w dobrego i złego glinę, co jak wiadomo, no to nie jest dobry monodram. To znaczy wychodzi z tego właśnie takie rozdwojenie. To lepiej już było się podzielić, że ja będę dobrym gliną, a później wejdzie ktoś tam, Morawiecki czy ktoś inny i będzie tym złym. No a tak, no to wyszło tak jak wyszło. No oczywiście jak ktoś bardzo kocha prezydenta Dudy, no to mu się to spodobało, bo znalazł coś dla siebie, ale wydaje się, że to pokazuje, że te najbliższe 2 lata będą ciężkie, ale też pojawia się pytanie,
na jakiej nucie PiS będzie chciał startować w wyborach prezydenckich 2025. To jest dla mnie wielka niewiadoma. Czy liczą na to, że wahadło pójdzie tak szybko w drugą stronę i że wystawimy Błaszczaka i on też wygra? Czy będzie tak, że w międzyczasie to już się zupełnie posypie obóz i będziemy musieli zacząć wszystko od nowa i wystawimy kogoś, wystawimy Mastalerka. I z błogosławieństwem Dudy i będzie świetnie, zupełnie nowe oblicze PiSu. Ja tego wszystkiego nie wiem, ale na razie widzimy tylko, że to się cały czas kotłuje i te sprzeczne uczucia, które targają Prawem i Sprawiedliwością, to targają także prezydentem Dudą. Panie profesorze, to dwie rzeczy jeszcze na koniec. Dzisiaj dokładnie mija miesiąc od wyborów. Czy 15 października wieczorem, kiedy już było wiadomo, jak mniej więcej sytuacja będzie się rysować, spodziewał się pan, że przekazanie władzy przez PiS będzie trwało tak długo i że na nowy rząd wyborcy będą musieli czekać niemal 2 miesiące, bo wszystko na to wskazuje. No był to wysoce prawdopodobny scenariusz, to znaczy mogło się zdarzyć, że to będzie szybko, ale to raczej było, nie wynikało z logiki wcześniejszych wydarzeń, tylko raczej z jakichś takich nadziei, jakiegoś optymizmu. No widać, że to spełniły się raczej te trochę gorsze scenariusze, chociaż nie najgorsze. To widzimy też, że ta większość, pomimo tych nadziei Prawa i Sprawiedliwości, że ta większość się posypie, że zdążą się pokłócić przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, no to raczej, jeśli ktoś się posypał przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, to Klub Prawa i Sprawiedliwości, do którego, rozumiem, Kukiz z kolegami nie wejdzie, więc to też jeden z takich przypadków. Oczywiście gdzieś tam odpadła partia Razem, ale no to nie jest coś, co zlikwidowało większość. Znaczy większość jest nawet bez tego w tym sensie. Także widać, że ta większość nie jest już taka jednoznaczna. Znaczy Platforma nie ma takiej przewagi nad swoimi koalicjantami, że to jest rzeczywiście ciało, to jest trójgłowy smok, w którym nie jest tak, że któraś głowa jest taka, no, narzuca pozostałym, co w ogóle mają mówić, co sądzą w tej sprawie. Ale no widać też, że zdarzyło się coś, czego mimo wszystko jednak nie byłem tak głęboko przekonany, że się zdarzy. To znaczy to, że marszałkiem Sejmu został ktoś nie z PiS-u. No, to jest jednak bardzo wyraźna zmiana w stosunku do ostatnich 18 lat, kiedy zawsze ktoś z jednej z tych dwóch partii był marszałkiem Sejmu, a teraz się okazuje, że jednak te opowieści o narastającej polaryzacji i tak dalej, no to one nie znajdują takiego potwierdzenia. Mało tego, Donald Tusk ocenił, że Szymon Hołownia poradził sobie wczoraj, cytuję, celująco. No, to tak, to są już teraz, jakoś muszą się nauczyć żyć z tą nową sytuacją i jakoś, no na razie, w każdym razie opozycja trzyma tutaj, trzyma fason, to znaczy w takim sensie, że wszyscy się cieszą, gratulują, ściskają Hołownię po wyborze i mówią nasz. Ale z drugiej strony no już wiemy, że to oznaczało nieco spuszczenia stonu na przykład w Platformie. No niewyobrażalne było w 2007 roku, żeby marszałkiem Sejmu został. No, ale myślę, że Donald Tusk, panie profesorze, nauczył się trochę na własnych błędach. Na koniec jeszcze jedna sprawa. Pamiętamy, że już po wyborach Donald Tusk jako prawdopodobnie przyszły premier, bo on nie miał właściwie żadnego formalnego stanowiska. Pojechał do Brukseli, tam spotkał się z Ursulą von der Leyen, spotkał się z szefową Parlamentu Europejskiego także i powiedział, że wszystko wskazuje na to, po tej wizycie takie też sygnały płynęły ze struktur unijnych, że pieniądze unijne zaczną płynąć do Polski niezwłocznie i że może stać się to nawet w grudniu. No i bach, dzisiaj agencja Bloomberg podaje, że mamy przełom w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i że pierwsze pieniądze popłyną do Polski właśnie w grudniu i to jest 550 milionów euro z puli REPowerEU przeznaczony na transformację energetyczną. To jest sukces Tuska, pana zdaniem, i dowód na to, jak silną ma tam pozycję? Czy to jest raczej dowód na to, o czym mówiło PiS, że kwestia blokady środków z KPO jest sprawą polityczną? No te dwie rzeczy się nie wykluczają zupełnie. No znaczy, no widać, że Prawo i Sprawiedliwość sobie tam narobiło wrogów, nie potrafiło znaleźć przyjaciół, a opozycja potrafi. Można oczywiście się na to zrzymać, ale pytanie, skąd to się wzięło? To znaczy, dlaczego jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość pomimo wszelkich prób zgody na różne postulaty, jednak przecież wewnętrznie było podzielone na tyle, że nie było w stanie wysłać jednego komunikatu spójnego do Unii Europejskiej, że tak, nie drzemy kotów, tylko tak na wewnętrzny użytek drzemy koty, na wewnętrzne napięcia wewnątrz tej partii, na zewnątrz pokazujemy, że jest super. Nie działa.
nie działa, no teraz podziałało. Przypomnę, 550 milionów euro w grudniu do Polski ma przypłynąć na transformację energetyczną. Panie profesorze, ogromne dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Profesor Jarosław Flis, socjolog Uniwersytet Jagielloński. Do zobaczenia całkiem niedługo, bo obawiam się, że tematów do komentowania nam nie zabraknie w najbliższych tygodniach. Pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia. I to wszystko w dzisiejszym Ekspresie Biedrzyckiej. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność. Bardzo nas cieszy to, że Państwa jest coraz więcej. Zapraszamy w związku z tym, rzecz jasna, na jutro, na godzinę 9.07. To już będzie czwartek. Tak jak wspomniałam, tematów do komentowania z pewnością nie zabraknie, bo no, próbujemy nadążać za tą rzeczywistością polityczną. Chyba nam się to udaje. Jeżeli cokolwiek jeszcze Państwa interesuje, to oczywiście czekamy na komentarze. Mogą Państwo do mnie także pisać wiadomości w social mediach. Ja na pewno wszystkie odczytuję i biorę pod uwagę. Wracamy jutro. 9.07. Raz jeszcze przypominam, Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu kłania się bardzo nisko, bardzo dziękujemy. I w imieniu Tomka Walczaka zapraszam Państwa na raport, który już za chwilę. Do jutra. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak, to jest raport, a ze mną w studiu jest dr Jolanta Szymańska, koordynatorka programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Długo mówiłem, ale witam Panią serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. O Unii Europejskiej będziemy rozmawiać, proszę Państwa, w kontekście polskiej polityki. To będzie punkt wyjścia do naszej dyskusji, bo no, pojawiły się informacje, pojawiają się takie interpretacje, że oto polska suwerenność, polska niepodległość jest zagrożona, bo dzieją się w Unii Europejskiej rzeczy straszne. Za chwilę wszelka właśnie sprawczość Polski w Unii Europejskiej zostanie zniesiona. Zastanowimy się z panią doktor, skąd się dobierze, bo rzeczywiście wydarzyły się dwie rzeczy w ostatnim czasie. Jedna to jest raport niemiecko-francuski, a druga to jest decyzja Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego, w których pojawiają się, zwłaszcza takie bulwersujące dla pewnie polskiej opinii publicznej, propozycje, żeby skończyć z jednomyślnością w Unii Europejskiej, to znaczy koniec z wetem, kwalifikowana większość, no i to dla wielu jest problem. No, rozumiem, ale czy rzeczywiście to, co się wydarzyło, jest tak dramatyczne i za chwilę w zasadzie będziemy już u progu tych głębokich zmian, albo już tam jesteśmy, czy to jednak po prostu element tej trwającej od lat przecież dyskusji o zmianach w Unii Europejskiej? Jest to nowy etap dyskusji na temat reformy Unii Europejskiej. Dyskusji, która można powiedzieć toczy się od lat, zintensyfikowana została po referendum brexitowym w 2016 roku. Natomiast teraz w związku z tym, że na poważnie zaczynamy mówić o rozszerzeniu Unii Europejskiej, czyli mówimy o perspektywie Unii, w której będzie więcej niż 30 państw, mówi się tak docelowo około 35 państw, bo mówimy zarówno o Bałkanach Zachodnich, jak i Ukrainie, Mołdawii, a może również Gruzji. No, pojawiają się właśnie głosy, że Unia musi być sprawniejsza w procesie decyzyjnym i w tych dziedzinach, w których jeszcze pozostała jednomyślność, czyli przede wszystkim w polityce zagranicznej, dlatego że też chciałabym podkreślić, że już 80% decyzji w Unii Europejskiej podlega pod tak zwaną zwykłą procedurę, czyli już dzisiaj 80% z nich podejmowana jest kwalifikowaną większością.
większością w Radzie. Ale jest pewien jeszcze wąski krąg spraw, które podejmowane są, gdzie decyzje podejmowane są na zasadzie jednomyślności. No i tutaj właśnie pojawiają się argumenty, że powinniśmy z tej jednomyślności zrezygnować. I takie postulaty pojawiły się zarówno w eksperckim raporcie francusko-niemieckim, który został opublikowany we wrześniu, jak i w tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, ale Parlament Europejski też nie jest zaskoczeniem, bo w zasadzie namawia do reformy traktatowej od wielu lat. Są tam też, przepraszam, że przerwę, ale z Parlamentu Europejskiego no stop płyną pomysły federalizacji, jakiejś głębszej integracji, czy stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. No to jest permanentny stan w zasadzie, więc też chyba nie powinno nas dziwić, że akurat tam takie pomysły się rodzą. Czy wydaje mi się, że federalizacja jest akurat słowem, którego od wielu lat jednak się unika w Unii Europejskiej. W związku z tym no, pojawiają się, tak jak mówię, raczej w Parlamencie Europejskim powiedziałabym, że ponieważ od kilku lat toczyły się konsultacje w sprawie przyszłości Europy z obywatelami i oddebatowały panele obywatelskie i tam obywatele zgłaszali postulat właśnie zacieśniania integracji w pewnych sferach, parlament próbuje iść tym tropem i forsować właśnie jako zresztą instytucja, która reprezentuje przecież głos obywateli, właśnie ten wymiar obywatelski. Natomiast umówmy się, aby doszło w ogóle do zmiany traktatu. Mówimy o tej głębokiej reformie, bo o takiej mówi parlament i o takiej mówi raport francusko-niemiecki. No, musi dojść do zwołania konwentu i muszą się ostatecznie dogadać wszystkie państwa członkowskie. No i gdyby nawet w ogóle doszło do traktatu, to jeszcze cała procedura ratyfikacyjna, więc jest to bardzo skomplikowany proces obliczony na lata, który dzisiaj jest bardzo mało prawdopodobny, dlatego że jeśli popatrzymy na głosy płynące z państw członkowskich, to jest tak mniej więcej pół na pół. Są państwa, które są otwarte na debatę nad zmianą traktatu i właśnie wprowadzenie kwalifikowanej większości, bo to jest ten główny postulat instytucjonalny, który się pojawia, ale jest też bardzo wiele państw sceptycznych, przede wszystkim państwa Europy Środkowej, również państwa bałtyckie, ale też mniejsze państwa jak Grecja, jak Cypr, Bułgaria. To są państwa, które nie chcą rezygnować z jednomyślności, ponieważ no jest... Stracą siłę głosu po prostu. Stracą siłę głosu, one w tym systemie kwalifikowanej większości mają małą możliwość przebicia. W związku z tym chcą, żeby te sprawy, które uważają za szczególnie wrażliwe, czyli właśnie dotyczące polityki zagranicznej, pozostały w domenie jednomyślności. No i przepraszam, pani doktor, jesteśmy na etapie, gdzie mamy dokumenty, które nic nie znaczą, czy decyzje, które nic nie znaczą, a nawet jeśli by znaczyły, to przed nami byłby proces, który pewnie zająłby kilka ładnych lat, żeby go w ogóle wprowadzić, jeśli zakończyłby się w ogóle jakimś happy endem, a na 99% zakończyłby się fiaskiem. Więc jednym słowem, nic się nie dzieje. To znaczy, na pewno, zresztą byliśmy świadkami w ostatnich dniach, Komisja Europejska namawia do rozpoczęcia procesu akcesyjnego z państwami takimi jak właśnie Ukraina i Mołdawia. I to dla niektórych, między innymi właśnie dla Niemiec czy Francji, jest taką okazją do przypomnienia, że powinniśmy się zreformować. No bo w ramach tego przygotowania na rozszerzenie mamy ten historyczny moment, kiedy możemy mówić o potrzebie reformy. Natomiast no, z drugiej strony mamy grupę państw, ale również instytucje, bo jeśli chodzi o Komisję Europejską, to ona też nie jest jakąś wielką zwolenniczką reformy traktatowej. Ursula von der Leyen w ostatnim orędziu o stanie Unii powiedziała, że Komisja Europejska przewiduje reformy i właściwie jesteśmy cały czas w procesie reform. Jest otwarta na zmiany traktatu, ale nie wzywała do tego. To znaczy raczej ma takie wyważone bardzo Komisja Europejska stanowisko. Wydaje się, że takie pragmatyczne, tak? Właściwie Komisja proponuje zacząć od czegoś innego, od reformy budżetu, od reformy polityk unijnych, tak żeby przygotować się finansowo na ten koszt rozszerzenia, niekoniecznie reformować instytucje jako pierwsze. W związku z tym są różne szkoły. Bardzo często podkreśla się, że traktat lizboński, czyli ten, który obecnie obowiązuje, został stworzony na myśl nie o jednym rozszerzeniu, tym dużym rozszerzeniu, którego my byliśmy między innymi uczestnikami jako Polska, ale że został
został stworzony na wiele rozszerzeń. I tak naprawdę, jeśli popatrzymy na te propozycje, choćby właśnie odejście od jednomyślności, czy redukcja liczby komisarzy w Komisji Europejskiej, większość tych instytucjonalnych reform, które są proponowane, można je przeprowadzić na podstawie obecnego traktatu. Ale znów jednomyślność jest potrzebna, żeby wykorzystać te narzędzia. Tak, jednomyślność jest potrzebna, żeby skorzystać z klauzul pomostowych, które pozwalają właśnie przejść od kwalifikowanej większości do, przepraszam, od jednomyślności do kwalifikowanej większości. Ale tak, jednomyślność jest potrzebna, ale jeśli mówimy o traktacie i zmianie traktatu, to nie dość, że jest potrzebna jednomyślność państw, to jeszcze potrzebna jest ta długotrwała często procedura ratyfikacji, często również wyrażona w referendum przez obywateli. I wiemy, jak w poprzednich rewizjach traktatowych kończyły się często te sytuacje, jak skończyła się sytuacja ratyfikacyjna traktatu konstytucyjnego, który upadł przecież przez niemożność. No, pamiętamy, że to były czasy, kiedy jeszcze populizm w Europie, ta antyeuropejskość i te instynkty właśnie antyeuropejskie, no, w zasadzie były absolutnym marginesem i nie wpływały na politykę tak, jak dzisiaj wpływają, więc ta sytuacja jest dużo trudniejsza niż jeszcze wtedy. Tak, dzisiaj jak popatrzymy choćby na same Niemcy, gdzie AfD, czyli partia eurosceptyczna, ma ponad 20% poparcia, to to otwarcie traktatów i dyskusja na ten temat, no, mogłyby stanowić naprawdę taki festiwal właściwie eurosceptycyzmu i taką okazję właśnie do wyrażania tych wszystkich eurosceptycznych nastrojów. Więc zastanawiam, wydaje mi się, że ryzyko otwierania traktatu jest na tyle duże, że państwa się po prostu nie będą decydować na to. Bo oczywiście, aby doszło do zwołania konwentu, nie trzeba jednomyślności, wystarczy zwykła większość. Natomiast no, pytanie, czym ten konwent miałby się skończyć? Jeśli miałaby być to kolejna dyskusja o reformie Unii, która, tak jak mówię, na różnych forach toczy się od kilku lat i nie przynosi żadnych wspólnych rozwiązań, no to mogłoby, jakby koszty tego procesu mogłyby być po prostu zbyt wysokie dla samej Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że w związku z tym to nie nastąpi. Ten proces nie nastąpi, że państwa, jeśli będą próbowały reformować Unię, nie, to na podstawie obecnych traktatów lub przy wykorzystaniu traktatów akcesyjnych, czyli wraz z nowym, z wejściem nowych państw członkowskich, pewne rzeczy można próbować wprowadzać właśnie za pośrednictwem traktatów. Ponieważ jeśli na przykład argumentem jest to, że przy 35 powiedzmy państwach proces decyzyjny będzie zupełnie zablokowany, to pojawiają się również ze strony ekspertów głosy, okej, no to w takim razie może wprowadźmy w traktatach akcesyjnych jakiś tymczasowy okres zakazu wetowania decyzji dla nowych państw członkowskich. Tutaj z kolei pojawiają się argumenty, ok, to będziemy mieć w takim razie tych lepszych członków i tych gorszych członków, czyli że te nowe państwa będą miały mniej praw. No ale z drugiej strony też argumentuje się, że Polska na przykład jak wchodziła do Unii, też nie miała swobodnego prawa do swobodnego przepływu osób we wszystkich państw członkowskich. W sensie były wprowadzone okresy tymczasowe na swobodę przepływu osób w niektórych państwach członkowskich. Czyli też jedno z fundamentalnych praw było czasowo limitowane w niektórych państwach. Więc tutaj prawo weta też potencjalnie mogłoby być ograniczone. Więc szereg różnych dyskusji się toczy. Ja bym powiedziała, że jednym z takich filarów tej dyskusji, takiej realnej dyskusji, bo nie mówię teraz o takiej medialnej dyskusji właśnie o suwerenności, która no, gdzieś tam się toczy, ale jeśli chodzi o te eksperckie dyskusje, to one koncentrują się na klauzulach pomostowych, czyli na właśnie wykorzystaniu traktatu lizbońskiego i tych mechanizmów, które są i pozwalają zdiagnozować, w których obszarach można byłoby odejść od jednomyślności, nie robiąc tego zamieszania ze zmianą traktatów. A druga sprawa to właśnie traktaty potencjalnie akcesyjne i jakie mechanizmy można by wprowadzić w traktatach
akcesyjnych dla nowych państw, tak aby zminimalizować ryzyko właśnie blokowania decyzji. Tutaj no, europejskie think tanki przedstawiają takie propozycje, jak właśnie ta, która wspomniałam o ograniczeniu czasowym prawa do wetowania. W związku z tym myślę, że w takim kierunku zmierzamy, że jednak to jest po pierwsze prostsze i też politycznie mniej kosztowne, więc takie rozwiązanie prawdopodobnie będzie w tym kierunku będziemy szli w Unii Europejskiej. A porzucając na moment emocje, które no, siłą rzeczy no, towarzyszą zmianom w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czy Unia Europejska rzeczywiście potrzebuje rezygnacji z tej jednomyślności? No, bo wyobrażam sobie, no dzisiaj jest już trudno prowadzić pewne rzeczy. Pamiętamy Węgry blokujące wprowadzenie sankcji przeciwko Rosji. My się oburzaliśmy. Wtedy też zresztą pamiętam chyba von der Leyen podnosiła ten argument, że coś trzeba z tym zrobić, no bo nie może być tak, że jesteśmy jako Unia Europejska zablokowani w szybkiej decyzji. Za chwilę dołączą inne państwa, bo taki jest plan, żeby ten szeroki proces akcesyjny zakończyć jednak pewnie w perspektywie dekady. No i tam też animozje między tymi krajami, no bo miałaby dołączyć Serbia, która ma problemy z Chorwacją. Miałaby dołączyć Ukraina, która ma, a raczej z nią problemy mają Węgry na przykład. Tam to wzajemne blokowanie się różnych decyzji mogłoby nastąpić. No rzeczywiście wydaje się, że rozsądnym argumentem byłoby wprowadzenie jednak tej kwalifikowanej większości na wszystkie obszary, żeby uniknąć tych problemów. I czy rzeczywiście to jest jakiś argument, który przekonuje w Unii Europejskiej? Rozumiem, że eksperci to rozumieją, ale czy rozumieją politycy? Powiedziałabym, że jest szereg argumentów za, ale również szereg argumentów przeciw. I zależy oczywiście, z kim rozmawiamy. Mogę te argumenty mniej więcej przytoczyć. Z jednej strony oczywiście wskazuje się na przykład sankcji, które były wprowadzane na Rosję i, no i te ograniczenia, które były z tym związane, na przykład ze strony Węgier właśnie, tak? Że Unia Europejska nie może wprowadzić takich sankcji, jakby chciała, ponieważ gdzieś tam pojawia się ten jeden blokujący te sankcje, które są tak naprawdę kluczowym jakby elementem tej polityki wobec Rosji dzisiaj po agresji pełnoskalowej na Ukrainę. No ale z drugiej strony też pojawiają się argumenty, że można by oczywiście zastosować kwalifikowaną większość, tylko że jeśli jedno państwo w ramach takiego protestu przegłosowane zacznie bojkotować ten system, to ten system sankcyjny nie będzie skuteczny, bo jeśli, nie wiem, wykluczymy z europejskiego rynku jakieś towary, a jednak te towary będą napływać na Węgry, wówczas ten system będzie dziurawy. I też jakby w kontrze do argumentów za zniesieniem jednomyślności pojawia się też polityka migracyjna, w ramach której niedawno w 2016 roku na fali kryzysu migracyjnego zastosowano głosowanie kwalifikowaną większością, które zresztą jest, no, jest słuszne w tej polityce, ponieważ ona podlega pod kwalifikowaną większość. Natomiast zdarzyło się to w polityce dotyczącej relokacji i państwa nie implementowały później tej decyzji. Więc pojawia się pytanie oczywiście, czy lepiej podjąć decyzję szybko, czy lepiej podjąć decyzję skuteczną i ją implementować. No i tutaj właśnie przeciwnicy zniesienia jednomyślności wskazują, że w tych takich najbardziej wrażliwych obszarach lepiej jednak podejmować decyzje wolniej, ale takie, które będą implementowane, takie, które będą wdrażane, żeby też nie narażać Unii na taką kompromitację po prostu. Ja nawet też rozumiem, że też jest taka nie wiem, emocja w Unii Europejskiej wśród polityków, wśród decydentów, żeby nawet w tych obszarach, gdzie obowiązuje dzisiaj kwalifikowana większość lub miałaby obowiązywać, jednak dążyć do, mimo wszystko do jednomyślności, żeby właśnie to, co pani mówi, żeby dało się tą Unię Europejską sprawczość wprowadzać po prostu w niej, tak? Tak. Zresztą Unia Europejska pokazała, że potrafi być sprawcza i że potrafi szybko podejmować decyzje i stało się to na przykład w trakcie pandemii, jak i w trakcie
trakcie właśnie jakby po wojnie, po rozpoczęciu tej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Decyzje były podejmowane w ekspresowym tempie, bardzo szybko i okazywało się, że mimo pewnego oporu właśnie Węgier, jednak te pakiety sankcji wchodziły w większości. No i oczywiście to jest argument przeciwko tym reformom, które są. Natomiast są oczywiście argumenty za. Po pierwsze, no, większa ilość państw, więc jeszcze dodatkowy problem. Po drugie, właśnie to, co pan powiedział, że państwa, które mają ze sobą też różne zatargi. Ja też bym powiedziała, że ta perspektywa to też nie jest za chwilę ich rozszerzenia Unii. To no, też, bolesny proces jest rzeczywiście. To jest bolesny i jednak dłuższy proces niż prawdopodobnie wynikałoby z tych takich deklaracji dnia dzisiejszego. Natomiast mogą się oczywiście pojawiać animozje, które będą wpływały bardzo negatywnie na całą Unię Europejską jako taką. No i właśnie, więc jeśli zależy nam w gruncie rzeczy na tym, żeby nie blokować, żeby stworzyć mechanizm, który po prostu przeszkodzi jednemu państwu blokować decyzje całej Unii, może warto przejść do systemu kwalifikowanej większości, na przykład za pomocą klauzuli pomostowej, ale stworzyć przynajmniej w ramach politycznych deklaracji jakiś hamulec bezpieczeństwa. I na tym też zasadzają się dzisiaj decyzje eksperckie, jak zagwarantować, że w sytuacji na przykład, gdy podejmowana jest decyzja o relacjach Unii z Turcją, a przegłosowana miałaby być Grecja, żeby zagwarantować tej Grecji taką możliwość pokazania czerwonej kartki Unii Europejskiej, że to jednak jest pójście za daleko, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że w kwestiach fundamentalnych jakieś państwo, które jest kluczowe, nie powinno właśnie zostać przegłosowane. Więc nad tym dzisiaj w gronie eksperckim się dyskutuje. Ja rozumiem, że też przy dyskusji o kwalifikowanej większości też pojawia się ten argument, żeby wprowadzić na przykład wyłączenia, tak, dla państw, żeby one, gdyby rzeczywiście jakieś decyzje unijne zagrażały interesom żywotnym któregoś z państwa, to państwo mogą powiedzieć, dobra, słuchajcie, no nie zgadzamy się, proszę nas to wyłączyć, wyjdźcie dalej, my zostajemy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. I to chyba też byłoby jakieś kompromisowe rozwiązanie. Tak, tylko takie propozycje zresztą pojawiają się w tym francusko-niemieckim raporcie, tylko żeby one miały moc traktatową, to trzeba by było zmienić traktaty. Więc trochę jesteśmy w takim kołowrotku. Mhm. Dlatego, że z jednej strony otwarcie traktatów stwarza większe możliwości. Na przykład stwarza możliwości w ogóle zmiany systemu kwalifikowanej większości. Bo też się argumentuje i pojawia się to również w tym raporcie francusko-niemieckim, że obecny system faktycznie sprzyja może bardziej większym państwom, a po rozszerzeniu Unia będzie miała więcej małych państw, więc może lepiej przesunąć te wskaźniki kwalifikowanej większości tak, aby one były bardziej sprzyjające dla małych państw. I to jest propozycja, żeby właśnie było... A oprócz tego właśnie wprowadzenie jeszcze jakichś dodatkowych mechanizmów bezpieczeństwa. I te można też wprowadzić tak zwaną superwiększość, tak? Na przykład 80% państw, 80% obywateli, czy też inaczej, tak? Można... Przy otwarciu traktatów można właściwie dowolnie sterować tym procesem, wprowadzić różne większości dla różnych głosowań. Więc z jednej strony oczywiście to jest argument za rewizją traktatu, dlatego że daje większe możliwości. I być może daje również większe pole do kompromisu. Ale ten proces samej rewizji traktatu jest na tyle skomplikowany i na tyle politycznie potencjalnie kosztowny, że jednak decydujemy się szukać rozwiązań, które być może nie będą miały mocy traktatowych, tych pewnych deklaracji politycznych, pewnych zapewnień hamulców bezpieczeństwa miękkich bardziej, natomiast takich, które złagodziłyby potencjalnie opór tych najmniej przekonanych. W tym raporcie niemiecko-francuskim pojawia się coś, na co mało osób zwraca uwagę, ale dla pewnej części opinii publicznej też może być niepokojące. Znaczy powrót do pomysłu Unii wielu prędkości. To, pamiętam, budziło emocje z kolei po stronie bardziej liberalnej w Polsce, że oto jak to wprowadzą, no to Polska może się znaleźć poza tym jądrem Unii Europejskiej, nie będzie miała wpływu na to, co się tam dzieje w tym właśnie tej awangardzie, zwłaszcza skupionej wokół strefy euro i strefy Schengen. No i co z tym? Czy jeżeli nie zgodzimy się, czy w ogóle nie zapadnie decyzja dotycząca tej kwalifikowanej większości odejścia od jednomyślności, to państwa, które ją proponują, będą jednak starały się stworzyć obok
coś właśnie na kształt tego jądra Unii Europejskiej, gdzie tam sobie już będą trochę według innych zasad funkcjonować? Czy to znowu wymagałoby zmiany traktatów? Znowu nikomu się nie będzie tego chciało robić, więc ten pomysł też w zasadzie trzeba trochę odłożyć między bajki. Oczywiście takie ryzyko zawsze istnieje. Właściwie ono jest przypominane przez zwłaszcza prezydenta Macrona bardzo chętnie od wielu lat, zwłaszcza właśnie po referendum brexitowym pojawiły się te koncepcje zróżnicowanej integracji, wróciły z taką zdwojoną mocą. Dzisiaj chyba mniej obawiałabym się tego, ponieważ to, co dzisiaj widzimy w kwestii zróżnicowanej integracji, na przykład obecny stan strefy Schengen, która właściwie jest w permanentnym kryzysie od lat, i w której granice są pozamykane, znaczy może nie fizycznie, ale gdzie kontrole graniczne są przez większość państw wprowadzone już dzisiaj. Czy na przykład w polityce bezpieczeństwa, która miała za czasów prezydentury Trumpa polegać na stworzeniu tak zwanej autonomii strategicznej, widać, że z tych pomysłów francuskich pozostało niewiele, dlatego że stworzono coś takiego jak PESCO, natomiast jest to projekt znacznie mniej ambitny niż zakładano. Można powiedzieć, że raczej w obecnej sytuacji ta zróżnicowana integracja znajduje się w pewnego rodzaju kryzysie. Więc pytanie, gdzie mielibyśmy zobaczyć nowe kręgi integracji, w których dziedzinach, bo pojawia się na przykład taki pomysł, żeby stworzyć Unię Zdrowotną. To na fali pandemii pojawił się taki projekt. Natomiast oczywiście nie dość, że wymagałoby to właśnie już ogromnych nakładów finansowych, właśnie pytanie jest, czy państwa, które miałyby tworzyć ten krąg, są gotowe ponosić koszty tej współpracy. Innym obszarem jest na przykład Unia Fiskalna, bo często się o tym mówi, że gdyby wyobrazić sobie kilka państw, które tworzy Unię Fiskalną, a pozostałe państwa Unii Europejskiej pozostają poza tą Unią Fiskalną, to w gruncie rzeczy te państwa spoza kręgu konkurują podatkowo z państwami Unii Fiskalnej. W ogóle by chyba trudno było to stworzyć. Więc tak naprawdę to dzisiaj zastanowienie się nad tym realnie, w których obszarach można by wprowadzić tę zacieśnioną integrację. Oczywiście myślę, że gdyby w Stanach Zjednoczonych ponownie wygrał Donald Trump, tak, w wyborach prezydenckich, to może powrócić pomysł zwiększonej kooperacji w sferze bezpieczeństwa, tak jak to już było za jego poprzedniej prezydentury. Natomiast na dzień dzisiejszy akurat powiedziałabym, że to ryzyko zostało zminimalizowane przez taką brutalną praktykę. To znaczy, wszyscy chcą czerpać benefity z tej zacieśnionej współpracy, ale niekoniecznie ponosić jej koszty. I to dotyczy wszystkich państw, tak? To nie można powiedzieć, że jedne są bardziej zaangażowane, inne mniej. Niestety w sytuacjach kryzysu powracają często te takie narodowe egoizmy. I oczywiście na tyle, na ile możemy współpracować, aby im przeciwdziałać i osiągać ten efekt dodany, to robimy. Ale jednak one gdzieś wciąż istnieją i w sytuacjach kryzysu się ujawniają. Także ja nie widzę dzisiaj takiego pola do zacieśniania integracji w bardziej niż to było na przykład, nie wiem, kilka lat temu, tak? Raczej powiedziałabym, że te trendy są ograniczone, ale oczywiście ryzyko istnieje, bo jeśli my mówimy o perspektywie 15-20 lat, to takie pomysły oczywiście mogą się pojawiać i one będą, ale też zwracam uwagę, że w raporcie tym francusko-niemieckim wyraźnie eksperci wskazują, że nawet jeśli dochodziłoby do tej zróżnicowanej integracji, nawet jeśli zawarty byłby dodatkowy traktat, to nie powinny być tworzone nowe instytucje. Czyli na przykład nie powstanie nowy parlament strefy euro, nie powstaną nowe instytucje strefy euro tak, aby wykluczyć pozostałych członków. Także w gruncie rzeczy, mimo że koncentrujemy swoją uwagę często na tych krytycznych elementach właśnie tej zróżnicowanej integracji, w tym raporcie francusko-niemieckim jest wiele takich elementów, które mają taki charakter bezpieczników, tak? Które gwarantują, że nawet jeśli ta zróżnicowanie będzie postępować, bo też można powiedzieć, że będzie, bo jeżeli będzie 35 państw o różnym poziomie rozwoju, choćby ekonomicznego, to pewnie to zróżnicowanie w pewnych dziedzinach będzie, ale to nie będzie koniecznie oznaczało zamkniętych koncentrycznych kręgów, do których nie będzie można przedostać
się innym państwom. W związku z tym ja bym tego się aż tak nie obawiała, jak to być może jest czasem w debacie politycznej przedstawiane. Pani doktor, w ogóle tak mam wrażenie, że pani bardzo uspokaja, bo tak, ani tej kwalifikowanej większości we wszystkich obszarach nie ma się co spodziewać, no bo rzeczywistość polityczna jest jaka jest. Z drugiej strony nie ma co się obawiać tej różnorodności integracyjnej, no bo rzeczywistość jest jaka jest, no więc można spać spokojnie, rozumiem. Ja uspokajam, ponieważ ja w tych debatach o przyszłości Unii i o tych reformach Unii Europejskiej rozmawiam od 15 lat co najmniej. I właściwie mogę powiedzieć jedno, że większość tych postulatów, które dzisiaj się pojawiają, które nagle wychodzą na agendę, one tak naprawdę są dyskutowane już od lat. Już są naprawdę dyskutowane od wielu, wielu lat. Może faktycznie ta polityka zagraniczna i głosowanie kwalifikowaną większością w polityce zagranicznej, na to jest większy nacisk dzisiaj niż było, powiedzmy, te kilka lat temu. Natomiast większość tych postulatów to są sprawy dyskutowane i wciąż powtarzane od lat i widzimy, z jakim efektem. I wciąż funkcjonujemy w tej samej Unii, co nie znaczy, że ta Unia źle funkcjonuje. Ja nadal bym chciała podkreślić, że dużą sprawczość w sytuacjach kryzysu Unii Europejskiej, bo to, jak poradziliśmy sobie z pandemią, czy właśnie jak zareagowaliśmy szybko i skutecznie na rosyjską inwazję na Ukrainę, pokazuje, że potrafimy podejmować decyzje i potrafimy być sprawczy. Zwracam również uwagę, że dużą oczywiście wagę przywiązujemy do kwalifikowanej większości jednomyślności, natomiast większość decyzji mimo formalnego statusu kwalifikowanej większości podejmowane jest przy jak najszerszym poparciu. Naprawdę głosowanie jest ewenementem w Unii Europejskiej. Raczej staramy się i dążymy do tego, aby wszystkie państwa poparły daną decyzję i kompromis ucierany jest być może czasem troszkę zbyt długo i czasem to sprawia, że Unia jest postrzegana jako właśnie taka nudna i taka przewlekła w swoim procedowaniu, ale grunt, żeby to były ostatecznie decyzje akceptowalne i wdrażane. I wydaje mi się, bo ja mam wrażenie, przepraszam pani doktor, bo takie diktum w zasadzie w ostatniej dekadzie, może trochę więcej, mi się przypomina tylko w momencie kryzysu strefy euro, kiedy Angela Merkel próbowała tam swoje pomysły przeforsować, udało jej się to, trochę właśnie mocą swojej państwa, trochę szantażem emocjonalnym, no ale poza tym trzeba pamiętać, że Unia Europejska to jest przede wszystkim klub państw, w którym ciągle się gada, że tak powiem, i będzie się gadać dokąd ta wspólnota nie powstanie, więc tam rzeczywiście bardzo rzadko zdarza się, że coś jest narzucane państwom. Tak, to się zdarza bardzo rzadko, a nawet jak się zdarzyło kilka razy, to z marnym efektem. Ta właśnie decyzja o relokacji jest tego przykładem, że no niestety można przyjąć decyzję, ale decyzja musi być skuteczna, czyli musi być wdrażana. Jeśli efektem jest to, że nie jest wdrażana, to na pewno 10 razy państwa zastanowią się, czy przymuszać określone państwo do podejmowania decyzji. Oczywiście ta pokusa zawsze istnieje, dlatego że jeżeli mamy kwalifikowaną większość, to też inaczej się negocjuje, tak? Bo jeżeli państwa mają jednomyślność i wiedzą, że mogą zawetować wszystko, no to właściwie mogą mieć taką pozycję, okej, to nie negocjujemy. Tak? To nie uczestniczymy w tych rozmowach. Jeśli natomiast mamy kwalifikowaną większość, czyli musimy budować koalicję, albo koalicję blokującą, albo tą koalicję większościową, no to musimy po prostu czasem iść na ustępstwo w jakiejś sferze. Więc pod tym względem procedura kwalifikowanej większości ma tak skłaniać do tych negocjacji, tak? Do tego ucierania się kompromisu. Natomiast tak jak mówię, no, żeby w ogóle doszło do tej zmiany, potrzebna jest jednomyślność. Dzisiaj jej nie widzę, więc wydaje mi się, że jeśli nawet to w pewnych bardzo wąskich obszarach, no i też należy wyważyć, tak? Na przykład kwestia sankcji, tak? Czy kwestia sankcji jest czymś, co musi być przyjmowane na zasadzie jednomyślności. Może jednak warto zastanowić się, czy nie lepiej przejść do kwalifikowanej większości, żeby to było sprawniejsze i szybsze.
Wydaje mi się, że to jest oczywiście decyzja polityków, a nie ekspertów. Natomiast tych opcji do rozważenia jest sporo i tych argumentów za i przeciw też jest sporo. Z tego co wiem, no to polski rząd, niezależnie czy będzie to rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy Koalicji Obywatelskiej z koalicjantami, no nie chce zmiany traktatu. W związku z tym te elementy, które ja wspomniałam, czyli klauzule pomostowe, ewentualnie nowe traktaty akcesyjne dla nowych państw, pewnie będą tym, nad czym bardziej skupią się politycy niż właśnie dyskusja o traktacie, bo takiej politycy Polscy po prostu nie chcą. I z tego, co słyszymy, nie chcą też politycy w Europie, więc uspokajamy. Pani dr Jolanta Szymańska, koordynatorka programu Unia Europejska w piśmie, była moim i państwa gościem. Bardzo pani doktor dziękuję za tą uspokajającą i pełną wiedzy rozmowę. Tak więc ja też od siebie uspokajam, bo tu zostałem uspokojony tym bardziej przez panią doktor, że koniec Polski się nie zdarzy, a na pewno nie zdarzy się z powodu Brukseli i na pewno nie w najbliższym czasie, więc mogą państwo spać spokojnie. A mówi to Tomasz Walczak, to był raport. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się już jutro. Do zobaczenia.